Mogę śmiało stwierdzić, że Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Grażyny Bacewicz w Jaworznie to niezwykła kuźnia młodych talentów, zaś proces kształcenia i przygotowania odbywa się pod uważnym okiem pedagogów i akompaniatorów, opieką rodziców, a także nierzadko przy ogromnej cierpliwości i wyrozumiałości sąsiadów. W czasach, gdy powszechny internet i urządzenia jak smartfon i tablet stanowią często jedyną i bezwysiłkową rozrywkę współczesnych dzieci i młodzieży, szczególnie powinien cieszyć fakt istnienia stosunkowo licznej grupy bardzo młodych ludzi, znajdujących miejsce na swoje emocje w sztuce. Zresztą osiągnięte rezultaty, pierwsze miejsce w województwie wśród szkół muzycznych, czy 15 w kraju na 366 podmiotów działających w takich historycznych ośrodkach jak Poznań, Kraków czy Warszawa, mają swoją wymowę. Podobnie jak fakt, iż absolwenci szkoły, między innymi Jakub Jarosz i Bartłomiej Duś, saksofon, Krystian Jarosz i Sebastian Szołdrzyński, trąbka, Anna Czajcka i Natalia Koziarz, fortepian. Absolwenci Jaworznickiej Szkoły Muzycznej koncertują w Nowym Jorku, w Moskwie, w Kanadzie, w Chinach, w Szwajcarii, są wykładowcami Akademii Muzycznych w Niemczech. 14 absolwentów wykłada w obecnej Państwowej Szkole Muzycznej. Aby osiągnąć tak spektakularne sukcesy, potrzeba wielu godzin dodatkowych lekcji i prób, których nikt nawet nie liczy ani nie rozlicza. Każdy z zaangażowanych nauczycieli poświęca swój czas i siły, by pomóc uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki. Zresztą, tak jak w każdej dziedzinie nauki czy sztuki, na prawdziwy sukces trzeba ciężko zapracować. Dlatego do tematu należy podejść racjonalnie. Bardzo dobrze, że projekt uchwały został wycofany z porządku obrad dzisiejszej sesji. Marzeniem pracowników, rodziców, uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej jest, aby szkoła ciesząca się uznaniem, można panie przewodniczący dołożyć? Nie wiem. Moment, jeszcze mam. Proszę o zgłoszenie, panie radny. O, bardzo proszę, następny głos. Dziękuję uprzejmie. Marzeniem pracowników, rodziców oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej jest na pewno, aby szkoła, która cieszy się uznaniem w środowisku muzycznym, otrzymała suwerenny i autonomiczny budynek z profesjonalną salą koncertową i kameralną. Tak jak udało się to przeprowadzić, czy w ościennym Chrzanowie, w Sosnowcu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, a przecież pamiętajmy, że to właśnie Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Grażyny Bacewicz w Jaworznie otrzymała w zeszłym roku pierwszą lokatę w regionie podczas przesłuchań organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Wydaje mi się, Wysoka Rado, że należy zrobić wszystko, aby przy współudziale również nauczycieli, którzy posiadają spore doświadczenie w pozyskiwaniu środków z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ciągu najbliższego roku opracować, przygotować taki wniosek, który pozwoliłby na uzyskanie ze środków ministerstwa takich środków, które by pozwoliły na godne funkcjonowanie szkoły i dalsze sukcesy jaworznickich
młodych artystów. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pan radnemu. Pan prezydent Paweł Silbert, proszę. Szanowni Państwo, problem szkoły muzycznej nie jest problemem, który się zrodził dzisiaj. Ona funkcjonuje w takich warunkach substandardowych od zarania dziejów, odkąd jest. I od czasu do czasu spotykam się z nauczycielami i mówią o tym, że fajnie byłoby, gdyby mogli pracować w innych warunkach. W latach 90., kiedy w największych szkołach było po kilkanaście klas w jednym roczniku, po kilkanaście oddziałów, nie było możliwości, żeby szkołę przenieść do jakiegoś innego budynku. W sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, gdzie demografia nieubłaganie przybliża nas do momentu, że będziemy się musieli zmierzyć z pustymi przestrzeniami w szkołach miejskich, jest powód, dla którego moglibyśmy podjąć decyzję, żeby szkołę muzyczną usytuować w jednej ze szkół obok funkcjonującej szkoły, oczywiście ponosząc wydatki na dostosowanie takiego obiektu do potrzeb szkoły muzycznej, tak żeby zapewnić szkole muzycznej godziwe warunki, wyjść z tych substandardowych, ale równocześnie dać szansę przedłużenia bytu innej placówce szkolnej. I w tym, proszę Państwa, zasadzał się pomysł, żeby szkołę muzyczną usytuować w zespole szkół ogólnokształcących. Uzyskalibyśmy, proszę Państwa, na jednym ogniu dwie pieczenie. Pierwsza, niewątpliwa, że perspektywa funkcjonowania szkoły muzycznej byłaby zdecydowanie korzystniejsza. Zdecydowanie, ponieważ miałaby docelowo więcej klas niż ma dzisiaj, mówię o pomieszczeniach, miałaby stołówkę, dzieci nie byłyby zmuszone do przemieszczania się pomiędzy budynkami, co ma miejsce w osiedlu stałym. Byłaby również perspektywa, żeby szkołę muzyczną w tym kształcie, w jakim ona dzisiaj funkcjonuje, przekształcić w szkołę muzyczną ogólnokształcącą, czyli uczniowie szkoły muzycznej mieliby również zajęcia z pozostałych przedmiotów. Pojawiłaby się również perspektywa, żeby można było zacząć myśleć o szkole muzycznej drugiego stopnia, bo gdybyśmy przeanalizowali, proszę Państwa, dalsze losy dzieci, które chodziły do szkoły muzycznej, to już nie jest tak różowo, że te 100%, które ukończyło, przechodzi na wyższy poziom. Moim zdaniem ten odsetek, których się kształci muzycznie dalej, trochę martwi, że jest za niski. Często rezygnują z kształcenia muzycznego dzieci, które mają talent, ale jest dla nich uciążliwe dojeżdżanie na zewnątrz. To się wiąże z kosztami, inną organizacją życia. Bycie uczniem szkoły muzycznej to nie jest prosta sprawa, proszę Państwa. To wymaga dyscypliny, wysiłku, poświęcenia ogromnej ilości czasu, coś zupełnie innego niż w przeciętnej szkole podstawowej czy szkole średniej. Druga korzyść to przedłużenie bytu największej szkoły w mieście, największej pod względem kubatury i możliwości. W 91 roku tamtego wieku, 1 września, do nauki przystąpiły dzieci w pierwszej klasie, w klasach od A do K. Dzisiaj, pani dyrektor, ile macie dzieci w roczniku w szkole podstawowej? Ile oddziałów? Ile oddziałów w pierwszym roczniku? 3 klasy, czyli od A do C, proszę Państwa. Jaka jest różnica? A do K, A do C. A mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ktoś kiedyś zaplanował taki podział na obwody szkolne, gdzie stosunkowo małej odległości od siebie funkcjonują szkoły numer 15, szkoła podstawowa w zespole szkół ogólnokształcących, szkoła numer 7 i szkoła przy ulicy Lipowej, czyli szkoła numer 6. Nie ma tylu dzieci, które by w dłuższej perspektywie były w stanie zapełnić
przestrzeń, którą miasto oferuje w tych placówkach. Już w tamtym roku proponowaliśmy przeniesienie szkoły muzycznej do szkoły numer 7. Szkoły z bardzo dobrym zapleczem, najmłodszej szkoły w mieście, z dobrym dojazdem z dwóch stron, z miejscami parkingowymi, ale niechęć dyrekcji tej szkoły, niechęć rodziców, niechęć środowiska nauczycielskiego spowodowało, że od tego odstąpiliśmy. I przed nikim nie ukrywaliśmy, że mamy zamiar, żeby usytuować szkołę muzyczną w innej placówce, o co zresztą zabiega również sam pan dyrektor szkoły, bo zna możliwości tej szkoły. Kto z państwa był na przykład na pokazach szkoły muzycznej, wie, w jak naprawdę substandardowych warunkach się to dzieje. I ja jestem zdumiony tym, że nauczyciele szkoły muzycznej, bo o nich mi głównie chodzi, nie zauważyli szansy dla siebie w tej propozycji. Jestem zdumiony tym, że w sumie też, a wiem to z pewnych źródeł, od nauczycieli, którzy pracują w zespole szkół ogólnokształcących, że też nastąpił jakiś niepokój o miejsca pracy, wątpliwości dotyczące tego, co z tymi ludźmi będzie, że stracą pracownię. Ludzie nie założyli tej perspektywy. Dla nas, proszę państwa, początek prawdziwej dyskusji o przeniesieniu szkoły muzycznej do innej szkoły powinien być poprzedzony taką uchwałą, która mówi o tym, że mamy taki zamiar. Bo to nam dopiero umożliwia zaplanowanie pieniędzy na wydatki z tym związane, na przegrupowanie się co do funkcjonowania jednej szkoły, drugiej szkoły, dalszych zamierzeń. Takie próby podjął pan dyrektor. Napotkał na duży opór przede wszystkim ze strony środowiska nauczycielskiego. Został sam na placu boju. Dla mnie to jest, jak powiedziałem, niezrozumiałe. Również rodzice nie wyrazili akceptacji. Okazuje się, że przynajmniej taką reakcję otrzymałem z tego spotkania, że rodzice i nauczyciele uważają, że w szkole muzycznej jest wszystko tak, jak należy i są z tego, jak jest, bardzo zadowoleni. I chcą, żeby tak zostało. Więc jeżeli tak chcą, to ja odstępuję od tego, że musielibyśmy wydać pewnie z dobre pół miliona złotych na to, żeby dostosować pracownię do potrzeby szkoły muzycznej, do potrzeb szkoły muzycznej, przepraszam. Żeby zbudować przy zespole szkół ogólnokształcących dodatkowy parking, dojazd, który by umożliwiał bezpieczne dowiezienie dzieci do tej szkoły. Że nie będziemy mieli wydatków większych związanych z obsługą stołówki, na przykład, żeby dzieciom zapewnić żywienie, którego nie mają w tamtej szkole. Ja tego żałuję. Ale mimo wszystko nie uważam tego czasu za stracony i mam ogromną nadzieję, że zarówno nauczyciele, jak rodzice, a być może też państwo radni, zauważą szansę w tym, że możemy mieć synergiczne korzyści z takich ruchów i że nie ogarnie nikogo z nas, przepraszam za sformułowanie, szaleństwo próby budowania nowego budynku szkoły muzycznej w sytuacji, kiedy my mamy na głowie to, że nam się uwalniają ogromne przestrzenie w skali miasta. Gdybyście państwo mieli ochotę, to możemy państwa na jednej z kolejnych sesji zapoznać z prognozą demograficzną dotyczącą narodzin dzieci i później tego, jak mogą się kształtować te potrzeby edukacyjne w mieście. I one nie są wesołe. W wielu szkołach będzie wielki problem. W związku z tym proponuję odłożyć decyzję o znalezieniu dla szkoły muzycznej lepszego miejsca, być może na rok, być może na więcej, na ten czas, kiedy po pierwsze środowisko tej szkoły zauważy dla siebie w tym szansę, po drugie, kiedy też państwo zauważycie, że być może przeniesienie szkoły muzycznej do innej szkoły da rację bytu również tej drugiej.
A staniemy, proszę Państwa, przed takimi kłopotami. I nie jest to wina radnych, prezydenta, że ludzie mają mniej dzieci niż kiedyś, że klasy nie są już od A do K, tylko od A do C. I tak nie jest w jednej szkole. Reforma edukacji wcale nie spowodowała, że jest nam lżej, mając więcej szkół podstawowych. Jest z tego powodu trudniej, bo jest więcej szkół przy tej samej liczbie dzieci i trzeba tą samą liczbą dzieci, a tak naprawdę często spadającą liczbą dzieci, obdzielić więcej szkół, więc klasy w prostej arytmetyce są po prostu potencjalnie mniejsze, bądź jest ich mniej. Proponuję, żebyśmy zaczęli pracować nad tym, żeby przekonać do tego, żeby się zachować racjonalnie i szukać korzyści w takich rozwiązaniach. Nie było złej woli, nie ma złej woli. Ja prawdę mówiąc widzę same plusy w przeniesieniu szkoły muzycznej do ZSO. Jeżeli nie szkoła muzyczna, to być może zaproponujemy przeniesienie innej szkoły i zwolnienie budynku do zespołu szkół ogólnokształcących, dlatego że to jest szkoła względnie nowa, budowana w latach 70 najnowsze. Budowana w latach końcówce lat 80. Szkoda jej marnować. I proszę, żeby się też Państwo, jeżeli macie jakiś pogląd na to, to wyrazili go nawet dzisiaj, chętnie go wysłucham, bo też dla mnie to będzie jakaś wytyczna do dalszego planowania, jakie mają być losy i tej szkoły, a tak naprawdę rozmawiamy również o losie innych szkół w mieście. Nie chcę, żeby to brzmiało złowróżnie, ale trzeba się po prostu zmierzyć z rzeczywistością. Ona jest taka, że tych uczniów jest mniej. W tej chwili prowadzimy bardzo intensywne prace. Jak również okiełznać wydatki budżetu miasta na oświatę, również w kontekście szkół niepublicznych. To jest dylemat, z którym tutaj się naprawdę musimy twardo zmagać. Proponujemy coś fajnego, tymczasem to odkładamy, jeżeli będzie wola, żeby przekonywać ludzi, jeżeli Państwo uznają, że to nie jest dobre, żeby próbować na tym zbijać jakiś kapitalik po to, żeby pokazywać, że my jesteśmy lepsi i chcemy dać więcej, bo nikt nie jest w stanie tego zrobić tak naprawdę, to zapraszam do współpracy. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Pan radny Krzysztof Lenort, proszę bardzo. Tak, dziękuję. Proszę jeszcze, przepraszam, proszę jeszcze o załączenie klimatyzacji, bo zrobiło się radnym gorąco teraz. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie prezydencie, z racji tego, iż nauczyciele szkoły muzycznej oraz rodzice zaprosili mnie 2 dni temu na spotkanie, abym mógł je wysłuchać i reprezentować ich rację, było mi niezmiernie miło, zarówno po uzyskaniu tego zaproszenia, jak i w trakcie spotkania. Na spotkanie nie zostałem zaproszony przez obecne tam władze miasta, tylko właśnie przez te gremia i może i dobrze, bo te gremia reprezentowałem. Tam na tym spotkaniu pozwoliłem sobie złożyć swoje propozycje, informując, tak jak pan prezydent oczekuje, że nie chce zbijać tutaj żadnych punktów politycznych, a coś racjonalnego przedstawić. Bezsprzecznie sytuacja tej szkoły, tego budynku jest tragiczna, fatalna. Ząb czasu widać, że się na tej szkole odcisnął. Trzeba to zmienić. Tego chcą nauczyciele, tego chcą rodzice, tego chcą dzieci. Wszyscy, którzy tam byli, tego chcą. I tego nie należy podważać, że rozwiązań z uwagi na to, na ten punkt należy szukać. Natomiast zwrócono uwagę na wiele rzeczy, ale ja zwrócę 2 istotne, które trzeba zmienić. Procedowanie. Ja przeczytam, żebym nie był posądzony o to, że są to moje słowa, fragment listu nauczycieli. Po pierwsze, nasze zaniepokojenie wzbudził pośpiech, z jakim planowane są zmiany. Zastanawia nas fakt, dlaczego w tak ważnej kwestii zachowano tajemnicę i nie poinformowano wcześniej społeczności szkolnej. Tego typu działania odbierane są jako prowadzone za naszymi plecami. W związku z tym wnioskuję o zmianę procesu, o szeroko, daleko idące konsultacje z nauczycielami, rodzicami i specjalistami. A dlaczego specjalistami? Ponieważ również na tym spotkaniu byli specjaliści,
którzy zajmują się infrastrukturą tego typu szkół i mogłem wysłuchać, tak jak i pan prezydent Kaczmarek obecny, pan naczelnik, zdania fachowca. I między innymi w liście nauczycieli również ten temat jest poruszany. Po rozważeniu przedstawionej nam propozycji, panie przewodniczący, proszę również o połączenie czasów. Po rozważeniu przedstawionej nam propozycji doszliśmy do następujących wniosków. Przyznanie praw użytkowania skrzydła F budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Towarowej 61, nawet po przeprowadzonej modernizacji oraz... Przysługuje panu jeszcze ten głos, proszę. Dziękuję. Działa, działa. Oraz przystosowaniu budynku nie spełni naszych wieloletnich oczekiwań. Zbyt mała jest ilość sal do zajęć indywidualnych, obecnie 26, a zaproponowano 24. Brak profesjonalnej sali koncertowej czy nawet kameralnej, a proponowana aula jest zbyt mała i nie posiada stosownej akustyki. Brak wydzielonych sal do przedmiotów, powierzchnia użytkowa szkoły zmniejszy się w stosunku do obecnych warunków o około 1/3. Dodatkowo szkoła straci autonomię, nie przewidziano nawet osobnego wejścia czy też stałego wydzielenia części budynku. Fachowiec, który był na sali, informował, że pomieszczenia zespołu szkół zaproponowane w ogóle absolutnie nie nadają się na szkołę muzyczną. To są te dwa powody, panie prezydencie, brak dialogu społecznego kolejny raz z nauczycielami, rodzicami zainteresowanymi najbardziej i przedłożenie alternatywy, która w sposób drastyczny pogorszy już tak złą sytuację zasobów tej szkoły. To są te dwa powody, o których pan nie powiedział. Panie prezydencie, ja nie odczytałem swojego stanowiska. Ja odczytałem stanowisko, ja wiem, że pana to nic nie obchodzi. Ja wiem, ale przykro mi to słyszeć, że prezydenta miasta to nic nie obchodzi. Nic takiego nie padło. To proszę tak się nie wyrażać do stanowiska nauczycieli i rodziców, że pana to nic nie obchodzi. Panie prezydencie, jeszcze raz, reprezentując już na gremium rady tych nauczycieli, tych rodziców, proszę, aby stworzyć grupę konsultacyjną, bo tego i rodzice, nauczyciele oczekują, prowadzić dialog, wypracować kolejną uchwałę, rozważając może to, co dla pana jawi się nierealne. Budowę nowej szkoły muzycznej, bo tak jak powiedział radny Ciołczyk, ta szkoła na to zasługuje. Na wiele rzeczy trwonimy w tym mieście pieniądze. Skupmy się na tym, z czego miasto słynie. Pan powiedział, że z dróg. Zgadzam się z tym. Wiele dobrego, jeżeli chodzi o transport drogowy w tym mieście, zostało zrobione, zarówno co do dróg, jak i do samego transportu, o czym poinformowałem pana prezesa PKM-u w trakcie ostatniej komisji. Natomiast jest wiele obszarów w ochronie zdrowia, w kulturze, w tej szkole, w sporcie zaniedbanych i nie można tylko zachłysnąć się efektem dróg i transportu. Trzeba pomyśleć, panie prezydencie, o innych obszarach i o zrównoważonym rozwoju miasta, nie tylko dróg. Tych dróg i tego, co pan dla miasta w tym zakresie zrobił, tego panu nikt nie odbiera. Natomiast wiele innych obszarów z tą szkołą włącznie jest zaniedbanych i proszę to rozważyć. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Pan prezydent, bardzo proszę. Jest, proszę. Panie radny, nie pierwszy raz atakuje mnie pan personalnie. Przepraszam, wyłączył się mikrofon. Proszę o włączenie mikrofonu jeszcze raz. Panie radny Lenart, nie pierwszy raz nieuczciwie i bez racji atakuje mnie pan personalnie. Nie zapytał pan ani raz o to,
co zrobiliśmy w tej sprawie? Oferuje pan wyroki, nie mając racji. Przestrzegam pana przed takim stawianiem sprawy, to jest po prostu nieuczciwe i nie fair. Szanowny panie, siedzi tutaj dyrektor szkoły muzycznej, siedzi tutaj pani dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących, siedzi tutaj pani naczelnik Wydziału Edukacji, byli przedstawiciele związków zawodowych oświatowych. Czy ktoś z państwa może poświadczyć coś takiego, że my w jakikolwiek sposób ukrywaliśmy zamiar przeniesienia szkoły muzycznej do ZSO? Czy my sobie to wymyśliliśmy tydzień temu? Czy my nie rozmawialiśmy z dyrektorami? Czy nie mamy opinii związków zawodowych w tej sprawie? Czy nie oczekiwaliśmy tego, żeby dyrektorzy rozmawiali ze swoimi nauczycielami na ten temat, z rodzicami? To są bezpodstawne zarzuty, kłamliwe i nieuczciwe. Posługuje się pan nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni takimi kłamliwymi, nieuczciwymi zarzutami. Nawet jeśli pan przytacza czyjeś słowa, to warto było zapytać, jak było. To warto było zapytać, jak było, bo w taki sposób to stawia się pan w takiej samej roli, jak ci, którzy takie słowa napisali. Otóż, proszę państwa, od dobrych paru miesięcy rozmawiamy na temat przenosień szkoły muzycznej, znalezieniu jej miejsca, poprawieniu jej warunków. I stroną tych rozmów jest pani dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących. Jest tutaj na sali. Jest pan dyrektor szkoły muzycznej, jest tutaj na sali. Jest pani naczelnik Wydziału Edukacji, jest tutaj na sali. Jest pan pełnomocnik, szef inwestycji w mieście, jest tutaj na sali. Stroną tych rozmów również jest pan dyrektor Kuś, bo też chcemy tam ulokować świetlicę środowiskową na Podłężu, taką, która też straciła swoje miejsce. Jest pan dyrektor? Jest pan dyrektor. Czy takie kłamliwe stwierdzenie, że my to utrzymywaliśmy w tajemnicy, może się ostać, czy ktoś z państwa może to potwierdzić? Przywołuję państwa na świadków, żeby odkłamać kłamliwe stwierdzenia. Zarzuty tego rodzaju kierowane do mnie są kłamliwe i nieuczciwe. Pan dyrektor zorganizował spotkanie z rodzicami po to, żeby przedstawić im propozycję. Jak się komunikował z nauczycielami, nie wiem, ale nie przypuszczam, żeby nie chciał z nauczycielami tu rozmawiać, bo po co miałby to robić? I za chwilę państwa też o to poprosimy, żeby nam zrelacjonowali wszystkim tutaj, jak te rozmowy przebiegały. A teraz jeszcze, żeby się odnieść do meritum i do zapisów tego listu. Proszę państwa, dzisiaj proponujemy jakąś ilość pracowni. Mamy wiedzę o tym, że w bliskiej perspektywie będzie wygasało tam gimnazjum. Mamy też świadomość tego, że klas licealnych z czasem pewnie będzie mniej, bo jest mniej uczniów, więc możliwość rozszerzenia działalności szkoły pod kątem szkoły muzycznej się zwiększa, a nie zwiększa w czasie, nie wszystko naraz. Czy te warunki są nieakceptowalne? Raczej nie, skoro była wstępna akceptacja. Panie prezydencie, kogo? Centrum Edukacji Artystycznej. Centrum Edukacji Artystycznej. Nie przypuszczam, żeby w Centrum Edukacji Artystycznej, instytucji, która nadzoruje i opiniuje takie propozycje i projekty, byli tacy, którzy się tym kompletnie nie znają. Nie wiem, kto wypowiadał się ekspercko na temat tego, że szkoła na Podłężu nie może być szkołą muzyczną, ale wiem, że Centrum Edukacji Artystycznej wyraziło opinię pozytywną. Także proszę państwa o to, żeby po pierwsze nie imputować mnie, nam rzeczy nieprawdziwych, a proszę o merytoryczną dyskusję. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Kaczmarek. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Miałem okazję spotkać się zarówno z nauczycielami, przedstawicielami Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej, kierownikami sekcji, które funkcjonują w szkole muzycznej. To spotkanie odbyło się w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Towarowej. Przeszliśmy wszystkie pomieszczenia, te, które proponowane są przez panią dyrektor i proszę państwa, Wysoka Rado, uwaga, w uzgodnieniu z panem dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej. Nic się nie działo poza plecami pana dyrektora ani pani dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Pan dyrektor jakiś czas temu zaproponował ilość sal, która byłaby niezbędna do realizacji zajęć w ramach szkoły muzycznej. I nieprawdą jest, jeszcze raz powiem, nieprawdą jest, że zaproponowanych zostało mniej pomieszczeń niż tyle, ile jest wymaganych. W korespondencji, w piśmie pojawia się liczba 24 pomieszczeń do zajęć indywidualnych. Pani dyrektor deklaruje możliwych 27. Proszę państwa, porównam powierzchnię łączną w obu budynkach i o tym za chwilę, dlaczego w obu, bo być może mieszkańcy, ci, którzy zamierzają skierować swoje dziecko do nauki w szkole muzycznej, jeszcze tego nie wiedzą. W obydwóch budynkach, czyli w siedzibie dzisiaj przy ulicy Inwalidów Wojennych Szkoły Muzycznej, jak i oddalonym budynku o 250 metrów, gdzie zarząd sprawuje wspólnota mieszkaniowa, łącznie, proszę państwa, pan dyrektor ma do dyspozycji 1158 metrów. Co proponuje pani dyrektor? Proszę państwa, o 250 metrów więcej. Jeżeli chodzi o powierzchnię, która byłaby wyłącznie na potrzeby szkoły muzycznej. Dodatkowo, proszę państwa, również do wspólnego użytkowania są 554 metry. Nie bez znaczenia jest fakt, o którym mówił pan prezydent, mianowicie Zespół Szkół Ogólnokształcących dysponuje stołówką, gdzie uczniowie mogą spokojnie zjeść posiłek. Nauczyciele mogli zobaczyć pomieszczenia świetlicy, gdzie z powodzeniem może funkcjonować wydzielona część na potrzeby miejskiej, przepraszam, biblioteki szkoły muzycznej. Wrócę do tych dwóch budynków. Proszę państwa, dzieci dzisiaj, uczniowie, realizując zajęcia, przemieszczają się z jednego budynku do drugiego bez względu na aurę, jaka panuje na zewnątrz. Deszcz, słota, zima. Wielokrotnie Centrum Edukacji Artystycznej, ale i merytoryczne komisje, państwo radni, wizytując szkołę muzyczną, będąc w szkole muzycznej, zwracaliście się o poprawę bezpieczeństwa, przede wszystkim w tym zakresie. My musimy sobie odpowiedzieć, proszę państwa, na pytanie, tak naprawdę, kogo głos jest najważniejszy? Uczniów, dzieci. Powinno nam zależeć na tym, aby poprawić warunki lokalowe, ale i bezpieczeństwo uczniów. Ta propozycja, projekt uchwały przygotowany przez prezydenta na 7 miesięcy, proszę państwa, przed terminem, który byłby zamknięciem procesu, na 7 miesięcy, prawo oświatowe stanowi, że nie krócej niż 6 miesięcy przed utworzeniem takiej szkoły. Pan prezydent proponuje miesiąc wcześniej, po to, abyśmy właśnie mogli przedyskutować, po to, abyśmy mogli ten dialog społeczny zrealizować. Wychodząc naprzeciw, zaprosiłem do rozmów przedstawicieli obydwu związków oświatowych, bo mogą być pytania dotyczące polityki kadrowej. Mamy świadomość, że część uczniów realizuje naukę w zakresie szkoły podstawowej w sąsiadującej bezpośrednio szkole podstawowej numer 5. Zarówno z panią prezes Henryką Stachańczyk rozmawiałem na ten temat, zarówno z panem przewodniczącym NSZZ Solidarność, panem Maciejem Brillem, rozmawiałem. I proszę państwa, mamy pozytywne opinie w tej sprawie. Oczywiście mowa jest w tych opiniach na temat polityki kadrowej i troski o zatrudnienie osób, natomiast opinie są pozytywne. Pomimo tego, że prawo nie nakłada na samorząd, na organ prowadzący takiego wymogu, tak naprawdę dopiero o te opinie powinniśmy zwrócić się, Wysoka Rado, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o zamiarze
Jeszcze raz wrócę do tego, co jest niezwykle ważne. Prezydent prosi, przedkładając uchwałę, o wyrażenie zgody na zamiar przekształcenia szkoły muzycznej poprzez zmianę siedziby. Dokładnie, proszę Państwa, ten sam mechanizm, czy ten sam projekt realizowaliśmy na okoliczność przenosin przedszkola miejskiego nr 24 z ulicy Czwartaków, przypominam, na ulicę Starowiejską. Wtedy, przywołam ten przykład, wtedy wielu rodziców miało wątpliwości, ale i też przypominam Państwu radnym, tutaj na tej sali padały pytania, czy to jest konieczne, ile będzie kosztować. We wrześniu, proszę Państwa, gdy rozpoczynaliśmy rok szkolny, rodzice, ale i Państwo radni, którzy byliście obecni na rozpoczęciu roku szkolnego w tej przeniesionej siedzibie, byliście Państwo pod wrażeniem, że to przedszkole w ten sposób zostało przygotowane, zaadoptowane. Gdy mowa jest o akustyce, trudno się do tego nie odnieść. No chyba zdajemy sobie sprawę, proszę Państwa, że po całym dialogu, który byłby przed nami, akceptacji Centrum Edukacji Artystycznej, Związku Zawodowego jednego, drugiego i wreszcie uzgodnieniu z rodzicami, nauczycielami, proszę Państwa, wtedy dopiero przyszedłby moment na opracowanie dokumentacji projektowej. I proszę Państwa, no chyba nie zakładacie z takiego scenariusza, że ta dokumentacja i wykonawstwo później nie byłyby zrealizowane zgodnie ze sztuką. Zapewne trzeba by było poprosić o współpracę kogoś, kto zna się na akustyce, bo mamy do czynienia ze specjalistyczną szkołą, tak, szkołą artystyczną, gdzie odbywają się zajęcia gry na instrumencie. I już w tej wstępnej specyfikacji przygotowanej przez pracowników Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych mowa jest o zastosowaniu materiałów dźwiękochłonnych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w mojej ocenie nie daliśmy sobie szansy na to, aby przekonać się co do argumentów. Nie będzie takiej możliwości, aby, jak sugerowali rodzice, w oddaleniu od boiska, w oddaleniu od dróg, wybudować od podstaw nową siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej. No, zdajecie sobie Państwo radni, że to jest oczekiwanie, które nie może być zrealizowane. Demografia, na którą zwracał uwagę Pan Prezydent i trendy, które obserwujemy, no skłaniają do takich przemyśleń, aby wykorzystać tę kubaturę, którą dysponujemy. Zespół Szkół Ogólnokształcących taką możliwość daje, tylko musimy sobie dać szansę nawzajem i musicie Państwo radni zaufać co do tej propozycji. Dziękuję. Dziękuję Panu Prezydentowi. Pan Radny Krzysztof Lenor, Adwoce. Panie Przewodniczący, to do Pana, ponieważ Pan Prezydent zarzucił mi kłamstwo i zarzucił tym osobom, które stanowiska prezentuje, kłamstwo. Ja odczytałem stanowisko pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Grażyny Bacewicz w Jaworznie. Odczytałem. To nie była manipulacja, to nie było moje stanowisko. Tak jak powiedziałem, reprezentowałem stanowisko tych nauczycieli. Niech więc Pan Prezydent pojedzie do tej szkoły, bo go tam nie widziałem na spotkaniu, i tym kilkudziesięciu nauczycielom powie w oczy, kłamiecie. Była konsultacja. Na tej sali nauczyciele nie mieli problemu i powiedzieli dyrektorowi wprost, żaden nauczyciel, panie dyrektorze, tej szkoły nie był w tym dialogu. Żaden. Dla nas to jest zaskoczenie. Nikt na tej sali dwa dni temu nie zaprzeczył. Nikt tym nauczycielom nie powiedział, tak jak pan dzisiaj, kłamiecie. Obrzydliwe, panie prezydencie. Dziękuję, pan radny. Pan prezydent Paweł Silber, Adwoce. Panie radny Lenort. Lubi pan podkreślać, jak pan jest dobrze wykształcony i próbuje pan się przedstawiać jako wyrocznia w sprawach kultury. To proszę sobie odwołać się do zasad, które obowiązują, mam nadzieję, ludzi kulturalnych i wykształconych, wysłuchać swojej wypowiedzi i zastanowić się, w jakiej roli pan występuje. Niczego ze swoich słów nie wycofuję. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Janusz Ciałczyk, Adwoce. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci. Ja mam konkretne czy krótkie pytania. Czy przed czwartkiem,
18 stycznia 2018 roku byli poinformowani jacyś przedstawiciele rodziców Rady Pedagogicznej, względnie radni Rady Miejskiej o zamierze przekształcenia szkoły. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi i jeszcze jedna sprawa, znając i wiedząc, jak wygląda sala, gdzie miałaby być sala koncertowa, mam na dzień dzisiejszy poważne wątpliwości, czy w tej sali mogą się odbywać koncerty uczestników, uczniów szkoły muzycznej. Dziękuję. Pani radna Ewa Zuber ad vocem. Panie przewodniczący, ja odniosę się do słów tutaj pana przewodniczącego Lenorta związanych z kwestią odczytania pisma, które otrzymał. Faktem jest, że był to cytat, szkoda, że pan wychodzi, ale czy każdy z nas podpisałby się pod pismem, którego nie sprawdził? My wszyscy otrzymaliśmy to pismo. W związku z tym, proszę państwa, żeby podpierać się jakimiś dowodami, no trzeba je sprawdzić. A z tego, co wiemy, z różnych źródeł, no jest tam wiele przynajmniej nieścisłych rzeczy, żeby nie używać ostrzejszego stwierdzenia. Także, proszę państwa, dla mnie jest jednoznaczne. Jeżeli cytuję, jeżeli się tym podpieram, to mam jakąś wiedzę i popieram. Dziękuję pani radnej. Pani radna Barbara Sikora ad vocem. Pani wiceprzewodnicząca, istnieje coś takiego jak zaufanie dla ludzi. Jeżeli coś cytuję, bo ktoś to powiedział, to znaczy, że chociaż odrobinę mu ufam i niczego nie powinnam aż tak sprawdzać. Ludziom trzeba ufać. Natomiast ja, panie prezydencie, chciałam powiedzieć, że byłam na tym zebraniu. I rzeczywiście, kiedy się weszło na to zebranie, odnosiło się wrażenie, że ani rodzice, ani nauczyciele nie wiedzieli o tym, co im się gotuje. To nie mówię w ten sposób, żeby stawać po stronie pana Lenorta, ale rzeczywiście tak to wyglądało. I nauczyciele otwarcie mówili, że nic nie wiedzieli. Był również pan, którego dobrze znam, jest czytelnikiem naszej biblioteki, świetnie wykształcony doktor, zna się na muzyce. I on jako ekspert wypowiedział się, że ten budynek ma wiele zagrożeń dla teatru, dla talentów muzycznych. I opowiedział to szczegółowo. Dziękuję pani radnej. Pan radny Mariusz Kowalski. Trybie ad vocem, dziękuję. Pan radny Mariusz Kowalski, proszę. Szanowni Państwo, też miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu. Zaprosili mnie rodzice i cieszę się, że mogłem nie uczestniczyć, bo dowiedzieliśmy się wiele, było to temat do dużych rozmów pomiędzy rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami urzędu. Był pan prezydent resortowy, pan Kaczmarek, była pani naczelnik, byliśmy radni. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo. Ale na pewno na koniec spotkania pan prezydent powiedział, że wszystkie wiadomości ze spotkania przekaże panu Sigbertowi i będziemy dyskutować. Rodzice pytali się, czy od razu podejmiemy decyzję. Nie. I na początku dzisiejszej sesji pan prezydent wycofał ten projekt. Dlaczego? Ponieważ słucha tego, co mają do powiedzenia mieszkańcy miasta. Rodzice i nauczyciele powiedzieli nie, więc będzie czas bliższy lub dalszy na takie rozmowy, proszę państwa. Dziękuję panu radnemu. Pani naczelnik, bardzo proszę, pani naczelnik. Teraz proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Zawsze twierdzę, że coś ma swój początek i ma swój koniec. Zaczęliśmy działać w myśl przepisów prawa oświatowego. Zgodnie z literą prawa, krok po kroku podejmowaliśmy decyzje i wszystko próbowaliśmy wprowadzać w życie, ale zgodnie z zapisami prawa. I ja wraz z panem dyrektorem uczestniczyłam w spotkaniu z państwem wizytatorami w Centrum Edukacji Artystycznej w Katowicach.
pan prezydent nie uczestniczył nie dlatego, że nie chciał uczestniczyć. Nie uczestniczył tylko i wyłącznie dlatego, że państwo wizytatorzy określili nam termin, kiedy mogą się z nami spotkać. A wówczas w tym terminie odbywała się sesja Rady Miejskiej. Dlatego byliśmy z panem dyrektorem wspólnie. Tam padło pytanie do pana dyrektora, czy pan dyrektor widzi w takim rozwiązaniu jakiś postęp. Pan dyrektor widział otwartą furtkę i chciał podjąć te kroki razem z nami. Nie jest prawdą, przy naszych rozmowach nie uczestniczyli fachowcy. Proszę państwa, obecny tutaj na tej sali pan Roman Jońca był proszony razem z nami na spotkania. Jest to fachowiec wysokiej klasy, z tego względu, że skończył Akademię Muzyczną w Katowicach. Pomagał architektom w Młodzieżowym Domu Kultury. Także to jest też bardzo ważna informacja. Oczywiście szanujemy głos rodzica. Szkoda, że nie wiedzieliśmy wcześniej, że taki rodzic jest w naszej szkole muzycznej, bo pewnie też posiłkowalibyśmy się opinią tej osoby. Proszę państwa, przygotowaliśmy w wydziale dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioski na kwotę 2 milionów złotych. Miały być złożone do dnia 31 stycznia, no w tej chwili są w zawieszeniu. Jeden projekt na kwotę 1 miliona złotych na modernizację budynku, natomiast drugi 1 milion złotych na poszerzenie i wzbogacenie instrumentarium. Także, proszę państwa, kolejne kroki były podejmowane i myślę, że ta uchwała o zamiarze była naprawdę początkiem drogi, a nikt nie powiedział, że ona zakończy się sukcesem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie naczelnik. W trybie ad vocem pani Renata Gacek, proszę bardzo. Dziękuję bardzo i dziękuję za to, co powiedziała pani naczelnik, bo rzeczywiście traktujemy, czy traktowana była ta propozycja uchwały jako jakieś dokonanie czegoś, jakiegoś zamachu, a to tak naprawdę był zamiar i zostawiono czas do dyskusji. Natomiast ja tutaj chciałabym podkreślić, że szkoda, że na przykład radni z opozycji, pan Lenort czy pan Janusz Ciołczyk dopiero teraz zauważyli problemy Państwowej Szkoły Muzycznej. No ale kapitał polityczny można zbijać na wszystkim. A odpowiadając na pytanie pana Ciołczyka, jeśli chodzi o informacje dla radnych, 11 stycznia miał pan propozycję tego projektu uchwały w swoim komputerze. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Pani radna Rada Chmielewska. Panie przewodniczący, szanowni radni, panowie prezydencie, uważam, że szkoła muzyczna z takimi sukcesami powinna mieć samodzielny budynek, swoją siedzibę, a nie tak zwany kątem na przyczepkę. W szkole na Towarowej znajduje się szkoła podstawowa, wygasające gimnazjum, liceum ogólnokształcące, ma być też lokum klubu i jest już środowiskowego podłęże i jeszcze ma być tam szkoła muzyczna. Ja wiem, że to jest ogromny budynek, ale chyba nie tędy droga. Szkoła muzyczna powinna mieć samodzielne lokum w najlepszym miejscu w naszym mieście. Najlepiej obok budynku, z salą koncertową, na jaką zasługują i uczniowie, przede wszystkim i nauczyciele. Każdy chce mieć swoją siedzibę. Orkiestrom w naszym mieście stworzyliście państwo komfortowe warunki pracy. Dlaczego takich warunków nie może mieć szkoła muzyczna i nie mieć siedziby osobno? O nowej, nowoczesnej siedzibie dla szkoły muzycznej słyszymy od lat. Komisja Kultury Rady Miejskiej wnioskowała też przez 2 lata z rzędu do pana prezydenta w tej sprawie. To rodzice, nauczyciele, dzieci powinni zadecydować, a prezydenci, radni, mieszkańcy powinni przedstawić swoje propozycje pod dyskusję dla zainteresowanych stron.
Ja zgłaszam moją propozycję zgodnie z tym, co pan prezydent powiedział na samym początku sesji. Podkreślam, że to jest propozycja pod dyskusję. Uważam, że takim bardzo dobrym miejscem byłby budynek Młodzieżowego Domu Kultury. Dlaczego? Ponieważ moim zdaniem jest to jedyne miejsce, gdzie szkoła muzyczna, która jest, nie zmieni organizacji swojej pracy, a poprawi swoje warunki lokalowe. Mamy tam przepiękną salę koncertową, którą wiemy, że jest przydatna dla szkoły muzycznej. Młodzieżowy Dom Kultury, wiemy, że to jest nowoczesny budynek z bardzo, jak podkreślałam, nowoczesną salą koncertową, która naprawdę przydałaby się szkole muzycznej na co dzień. Jeżeli pomyślimy oszczędnie dla gminy, może tak być, że Młodzieżowy Dom Kultury jako tą młodą instytucję przeniesiemy na Podłęże lub w jakieś inne miejsce, a tu, żeby było wszystko w kompleksie, tak jak po prostu jest dotychczas. Wypracowane są warunki między Szkołą Podstawową numer 5, między Szkołą Muzyczną. Niech to wszystko tak zostanie, uważam, jak chcą rodzice. I pan prezydent powiedział tu takie słowo w kontekście z inną uchwałą. Proponuję nie iść na skróty na łapu capu, a ja bym dodała razem z rodzicami, uczniami, nauczycielami i dyrekcjami Szkoły Muzycznej i Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna, radna Tagacek ad vocem. Dziękuję. No, podziwiam pomysłowość pani radnej, jeżeli chodzi o przeniesienie Szkoły Muzycznej do MDK-u. Rozumiem MDK do ZSO, czyli przepraszam panie dyrektorze, ilu uczniów ma Szkoła Muzyczna obecnie? Ilu? 260. 260 uczniów przenosimy do MDK-u, a 1000 wychowanków z MDK-u przenosimy do ZSO. No gratuluję, pani radna ma rzeczywiście pomysły, no z czapy po prostu. Natomiast chciałabym podkreślić, że pani radna głosowała za proponowanym projektem uchwały na wszystkich komisjach, w których ja również uczestniczyłam. Nie miała ani słowa sprzeciwu i ani jednego pomysłu dotyczącego zmiany lokalizacji. Była za przeniesieniem, zamiarem, przepraszam. Dziękuję. Pani radna Radna Chmielewska ad vocem. Po pierwsze, byłam za, ponieważ nie przypuszczałam, że nie było konstruktywnej dyskusji, że pan prezydent nie wypracował tego stanowiska z nauczycielami, z rodzicami, z dziećmi i z dyrektorami szkół. Myślałam, że jeżeli przedstawia się projekt uchwały pod obrady, pod zaakceptowanie, to te wszystkie stanowiska się ma uzgodnione. Po drugie, pani mnie nie zrozumiała. Ja nie uważam, żeby całą szkołę muzyczną przenieść do budynku Młodzieżowego Domu Kultury. Ja uważam, żeby tą szkołę muzyczną powiększyć o Młodzieżowy Dom Kultury. Nie, powiększyć o Młodzieżowy Dom Kultury. Nie, lokum powiększyć o Młodzieżowy Dom Kultury. Czyli zostawić szkołę i dołożyć Młodzieżowy Dom Kultury, żeby polepszyć im warunki pracy. O to mi chodziło. Dziękuję. Pan radny Janusz Ciołczyk ad vocem. Szanowni Państwo, ja w jakiś sposób popieram wniosek pani radnej Chmielewskiej o to, słuchajcie mnie, aby była pewna symbioza pomiędzy Państwową Szkołą Muzyczną oraz Młodzieżowym Domem Kultury. Natomiast wracając do tego, bo szanowna pani Renata Gacek, radna Rady Miejskiej, zarzuciła mi, że miałem od 11 stycznia wiedzę o projekcie uchwały. Więc szanowni państwo, ja na pierwszej komisji w czwartek 18 głosowałem za tym projektem uchwały i dopiero po Komisji Bezpieczeństwa było kilka telefonów w czwartek, w piątek, sobotę, w niedzielę, z których się dowiedziałem o tym, że nie było żadnych konsultacji. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Dziękuję. Pani radna Ewa Zuber, tryb ad vocem. Ja teraz mam głos, panie radny.
Ja może bez takiego patosu, jak tutaj padał w niektórych przygotowanych, napisanych wypowiedziach, przepraszam, nie potrafię z pamięci cytować miejsc, które uczniowie szkoły muzycznej zajmują w ogólnopolskich czy międzynarodowych konkursach. Sprowadzacie to Państwo do opowieści o tym, że dzieje się krzywda szkole muzycznej, że z naszej strony nie doceniamy tego, co tam się dzieje, proszę Państwa. No, jest to bardzo niesprawiedliwe z Waszej strony. Punkt jest zdjęty, więc jakby na ten moment sprawy nie ma, ale nie o to chodzi. Chyba wszyscy, jak tutaj jesteśmy na tej sali, chcemy poprawić warunki lokalowe szkoły muzycznej. Tylko jak widać, nie wszyscy mają podobny pomysł, no i niestety chcą jakby tutaj sobie coś tam... Dziękuję. Pani radna Ewa Głąbik, bardzo proszę o ciszę. Dziękuję pięknie za głos. No, chciałam poruszyć tą sprawę, o której mówiłam już na którejś sesji w zeszłym roku, więc nie jest to sprawa jakby świeża w tej chwili dla mnie, ponieważ no, ja jakby uczestniczę w tym, ponieważ moi podopieczni przychodzą do mnie później już jako dorośli ludzie i jest mi niezwykle przyjemnie, kiedy chwalą się nagrodami, które zdobywają w Europie czy nawet w świecie. Ja mogę zacytować z pamięci, nie czytając. Pani Mrzyk Donata, piękny koncert, który nam tutaj zgodziła się wystąpić jako solistka, oniemiałam nad talentem tej dziewczyny i pełna byłam podziwu dla nauczycieli, którzy ją wykształcili. Dawid Mzyk gra w orkiestrze w Las Vegas. Natalia Koziarz gra w orkiestrze w Wiedniu. I można, może pewnie kogoś pominęłam w tej chwili, ale nie chcę już tak dobitnie nazwiskami tu rzucać. Chciałabym się wypowiedzieć do końca. I mówiłam wtedy, że ta szkoła jest taką perełką w tym mieście i że my musimy walczyć jako radni i to wszyscy, poza podziałami, naprawdę o to, żeby jakby odwdzięczyć się tym dzieciom i tym nauczycielom za tą ich ciężką pracę i tym rodzicom właśnie, którzy poświęcają wiele swojego czasu, aby dowodzić te dzieci i aby to wszystko wyglądało tak, jak wygląda. I mocno tutaj, to jest taki mój mocny głos, jestem za tym, aby albo wyremontować nowy budynek, albo wybudować nowy, bo tej szkole się to należy. Nie wyobrażam sobie, że ta szkoła może być w połączeniu z jakimś innym budynkiem. Przecież to musi być odpowiednia sala audiowizualna, sala teatralna na występy tych dzieci. Tym bardziej, że przyjeżdżają też różni inni muzycy, którzy po prostu uczestniczą w tych występach. Przecież to jest wizytówka miasta. To miasto nie stać na to, aby tym dzieciom to udostępnić, że się muszą tak plątać po innych szkołach. A trzeba pamiętać jeszcze o innej rzeczy, że taka szkoła też będzie stwarzała jakieś, po prostu będzie przeszkadzały te dźwięki dochodzące z tej szkoły. Przecież te dzieci grają, ćwiczą. Czy to akurat te dzieci z liceum muszą tego słuchać? Proszę to wziąć pod uwagę i naprawdę się nad tym mocno zastanowić. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Dawid Domagalski, ad vocem. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę na wypowiedź jednej z radnych opozycji, która mówi o, najpierw powiedziała o przeniesieniu szkoły do Domu Kultury, potem mówi o wykorzystaniu tylko części pomieszczeń MDK-u. No to nawet, ale proszę Państwa, bez względu na to, co Państwo wymyślili w tym momencie, niech Państwo posłuchają to, o czym Wy mówicie, to nie ma żadnej logiki w tym. Bo jeżeli wykorzystujemy tylko część pomieszczeń, to rozumiem, że te dzieciaki mają w takim razie wędrować pomiędzy jednym a drugim pomieszczeniem, pomimo tego, a już trzy budynki są teraz. No to nawet cztery budynki dochodzą. Czyli dzieciaki, rozumiem, nie mają nic innego do roboty, zamiast ćwiczyć i swój warsztat, uczyć się gry na instrumentach, to będą sobie chodziły, będą miały dodatkowe lekcje WF-u, chodząc pomiędzy poszczególnymi budynkami. Dodatkowo pragnę powiedzieć, że dzisiaj wykorzystują uczniowie salę MDK-u, salę koncertową. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, czy mogę jeszcze? Druga kwestia jest taka, że... Czas się skończył. Pan prezydent Kaczmarek, bardzo proszę, panie prezydencie. Przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę zwrócić uwagę, że proponowany projekt uchwały brzmi wyrażenie zgody o zamiarze przeniesienia. Słuchając Państwa, mam wrażenie opozycji, że ten tytuł brzmi zamiar likwidacji, no litości.
No tak można usłyszeć, że to, jakby to miał być zamiar zlikwidowania szkoły muzycznej. Czy ktoś kwestionuje, pani radna, osiągnięcia uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej? My się z tego bardzo cieszymy, jesteśmy z tego bardzo dumni. I chcemy poprawić, proszę Państwa, warunki lokalowe, jak i bezpieczeństwo tych dzieci. O czym my mówimy? I mam pytanie do pana radnego, a pozwolę sobie personalnie, do pana radnego Grzegorza Piętaka. Wysoka Rado, gdybyśmy wspomnieli wydarzenia, które tutaj miały na sesji miejsce kilka lat temu, kiedy pan prezydent złożył propozycję przeniesienia przedszkola miejskiego numer 6 do budynku szkoły przy ulicy Chropaczówka. Czy pan radny zakładał scenariusz taki, że to jest możliwe, że z tego będzie pozytywny efekt i że za jakiś czas, kiedy rodzice przekonają się co do tego, że ten pomysł może być dobry, zapiszą swoje dzieci, że to może funkcjonować? Czy pan radny zakładał taki scenariusz? Nie zakładał pan takiego scenariusza. Był pan bardzo przeciwny temu projektowi, natomiast ja pamiętam rozpoczęcie roku szkolnego, Wysoka Rado, wtedy, kiedy przedszkole było w nowej siedzibie. Ono niestety odbyło się to rozpoczęcie miesiąc później, ponieważ nie mieliśmy szczęścia, pani dyrektor Zopowu pamięta, co do wykonawcy. To nam trochę utrudniło. Natomiast pamiętam wystąpienie pana radnego na sali gimnastycznej, panie radny, że cieszy się pan z tej nowej siedziby przedszkola. Dajmy sobie szansę. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Pani radna Chmielewska, ad vocem, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie. Panie prezydencie, na samym początku sesji zachęcał pan wszystkich przy tym punkcie do rozmowy, do dyskusji. Tak pan przekazał i my to tak odbieramy, że po prostu w tym punkcie dajemy jakieś pomysły, propozycje, które po prostu my mamy, które widzimy, a to przecież dajemy to pod dyskusję. I to przede wszystkim rodzice, dzieci, nauczyciele, dyrektorzy tych szkół powinni podjąć samodzielnie decyzję. To a decyzja, my możemy poddać propozycję. Ja wiem, tak jak państwo mówicie, że są cztery budynki szkoły, ale ten budynek piąty jest obok, czyli trzy, byłyby cztery, ale wszystko byłoby w jednym miejscu. Organizacja pracy by się nic nie zmieniła, a warunki lokalowe by się poprawiły. No to musimy wybudować nowy budynek z prawdziwego zdarzenia. Tak, takie, na takie potrzeby, jakie jest dla szkoły. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Lenner, ad vocem. W uzupełnieniu pani radnej Chmielewskiej chciałem powiedzieć tak, no faktycznie pan prezydent wycofał się z tej uchwały i dobrze. Wszyscy się cieszymy, że to zrobił na tej sali. Dwa, zaprosił nas do dyskusji, po czym jak ja przeczytałem list nauczycieli i rodziców, pod którym się kilkudziesięciu nauczycieli podpisało i prawie pod drugim 200 rodziców powiedział, że wszyscy kłamią. No fajna dyskusja, panie prezydencie, fajny styl dyskusji pan na tą salę wprowadził. A tak powiedzmy, ja mówiąc tutaj, bazując na podstawie dowcipu o górniku, to mówiłem o sobie, a pan o statku już mówił o mnie. W związku z tym ja też panu powiem, przypomnę taki dowcip, jak pan zna o żabie. To tak patrząc na pana, ten dowcip o żabie mi się przypomina. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Piętak. Panie przewodniczący, szanowna rada, szanowni goście, no, dziękuję panu Bogu, że nie był przede mną pan Kowalski, bo by mi zamknął dyskusję. Tak na marginesie oczywiście. Ad vocem, panie prezydencie. Owszem, na tamte czasy, jak pan doskonale wie i ja, było tak ratował pan wspólnie szkołę. Bardzo dobrze. Ale okazuje się na dzień dzisiejszy okazuje się, że jakżeż to było, będzie potrzebne to przedszkole, które byłoby gdzie, w tym miejscu, które jest obecnie, którym obecnie jest ośrodek zdrowia. Nie ma pomieszczeń, mało pomieszczeń. Doskonale pan wie, doskonale pani naczelnik wie, która tam też była na wizytacji i za rok będziemy mieć problem i to duży problem. Adaptacji kotłowni, adaptacji innych pomieszczeń, to jest wszystko przed nami, bo na pewno nie zdecydujemy się na rozbudowę tej szkoły. To jest to, o czym mówiliśmy tutaj między sobą. Odnośnie szkoły muzycznej.
Szkoła muzyczna, szanowni państwo, jest placówką bardzo specyficzną, gdzie uczęszczają dzieci bardzo wrażliwe słuchowo i potrzebujące spokoju, skupienia, czego niestety nie zapewnia obiekt szkolny przy ulicy Towarowej 61 na osiedlu Podłęże. Niestety takie konspiracyjne działanie poprzez brak poinformowania o swoich działaniach zarówno nauczycieli, jak i rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej oraz pominięcie w rozmowach pani dyrektor ze Szkoły Podstawowej nr 5 budzi najgłębsze obawy o dalszy jakościowy w zasadzie los tej placówki. Szkoła ta jest jedną z najlepszych państwowych szkół muzycznych na Śląsku i wykształciła wielu świetnych, naprawdę świetnych muzyków sławiących miasto Jaworzno w całej Polsce i na świecie. Szkoły tego typu, szkoły muzyczne, artystyczne potrzebują pełnej autonomii, niezależności i spokojnego, merytorycznego nauczania. Dlatego wnoszę o znalezienie dobrego rozwiązania, które będzie satysfakcjonować wszystkie strony tej sprawy. Najważniejsze w tym wszystkim jest dobro dzieci, które są naszą chlubą i przyszłością, oraz równie ważny jest prestiż szkoły, która na ten wizerunek pracuje od wielu, wielu lat. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Pan prezydent Kaczmarek ad vocem. Panie radny, ja mam pytanie. Czy pani dyrektor szkoły podstawowej nr 5 wyraziła zgodę, aby używał pan na sesji publicznie określenia konspiracja? Powiedział pan, że w pełnej konspiracji i wymienił pan panią dyrektor szkoły podstawowej nr 5. Nie robimy niczego w konspiracji, Wysoka Rado. Pan dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej na bieżąco uczestniczy w rozmowach, uczestniczył, bo to ma miejsce od kilku miesięcy. Pan dyrektor również wtedy, kiedy jeszcze propozycja dotyczyła przeniesienia Państwowej Szkoły Muzycznej do Szkoły Podstawowej nr 7, również uczestniczył w tych rozmowach. I Wysoka Rado, pan dyrektor kieruje Państwową Szkołą Muzyczną. Został wybrany w drodze konkursu i zarządza zespołem nauczycieli, pedagogów, pracowników obsługi administracji, komunikuje się z nimi. Wysoka Rado, dlatego rozmawialiśmy z panem dyrektorem. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Piętak ad vocem. Ja, panie prezydencie, nie kierowałem słów pod adresem pani dyrektor nr 5, tylko powiedziałem, że oraz pominięto ją w rozmowach. Także to nie było bezpośrednio do pani dyrektor nr 5. Dziękuję. Pan prezydent Paweł Silbert, proszę. Szanowni państwo, po pierwsze gwoli wyjaśnienia. Mimo tego, że znam pana Lenarta ponad chyba 25 lat, zapomniałem o tym. To jest też ponad 25-30, panie radny. Przynajmniej tak mi wynika z lekcji matematyki, na które chodziłem. Mimo tego zapomniałem o tym, że wszystko bierze do siebie, albo wiele bierze do siebie, bo wydaje mi się, że jest w centrum wszechświata i ten niesympatyczny względem dowcip o okręcie nie był adresowany do pana, panie radny. I teraz tak, proszę państwa, mam do państwa pewien żal. Otóż w sytuacji, w której uczestniczyliście państwo w spotkaniu i gdzie były jakieś wątpliwości, to czy komuś przyszło do głowy, żeby zamiast zatykać kosy na sztorc, podburzać ludzi albo być po tej stronie, zaraz skończę mówić, spokojnie. A jeśli państwo tego nie robili, to chociaż zachęcić do tego, żeby w ogóle podjąć dyskusję, co się za tym może kryć. Jakie myśli przyświecały tym, którzy z taką inicjatywą wychodzą? Zapytać dyrektora podczas tego spotkania, czy faktycznie coś było przed nauczycielami ukrywane, nauczycielami jednej szkoły, drugiej szkoły, trzeciej szkoły, pewnie przed związkami zawodowymi. Czy komuś z państwa przyszło do głowy to, że
w sytuacji, kiedy są wątpliwości, i to jest oczywiste, że one są, otwiera się pole do negocjacji. Przecież nam zależy na tym, żeby uzyskać najlepszy efekt. Nie wiem, czy Państwo deklarujecie, że tak, ale zachowujecie się tak, jakby Wam na tym nie zależało. Bo bardziej Was cieszy to, że mamy z tym kłopot, niż to, że straciliśmy jakąś szansę. I posłuchajcie Państwo, jakie są, jakie ja mam póki co takie bieżące spostrzeżenia. Pani radna Chmielewska rzuca ad hoc propozycję: zlikwidujmy Młodzieżowy Dom Kultury, bądź go, przepraszam, w tym miejscu i przenieśmy go do... Nie skończyłem mówić. I przenieśmy go do ZSO. Czyli jednym słowem tak, żeby coś poprawić, to trzeba inne zepsuć. Fajnie się na przykład remontuje mieszkanie, jak na przykład po to, żeby malować ścianę, to trzeba na przykład jeszcze wziąć i zniszczyć meble w kuchni. To jest taki film dla dzieci, Sąsiedzi. Polecam. Młodzieżowy Dom Kultury jest 9 sal i 2 sale taneczne. Do tego jest duża sala koncertowa i sala gimnastyczna. Powiedzcie mi Państwo, jak pogodzić potrzebę podziału tych 9 czy 11 sal na prawie 30 sal indywidualnych, aule, stołówkę, szatnie, jak to zrobić? Ja nie wiem jak. Przyklejanie szkoły muzycznej do MDK-u i nadal skazywanie dzieci, żeby one chodziły do szkoły numer 5 i do wynajętych pomieszczeń od MZNK w innym budynku, żadnego problemu, proszę Państwa, nie rozwiązuje. Daje pozory normalnego funkcjonowania. Po co to robić? Po co? Mówiłem o tym, że zależało nam na tym, żeby uzyskać dodatkowy, pozytywny efekt. Ten rejon miasta, Stare Podłęże, Podłęże i ulica Lipowa, czyli przyległości osiedle Gigant, część Podwala, mają po prostu kłopot, mają za dużo szkół dla zbyt małej liczby uczniów. Czy można uznać, że ZSO jest położone peryferyjnie w mieście? Trudno tak założyć, prawda? Jest tam węzłowy przystanek, który dowozi ludzi z wielu punktów miasta. Oświetlone przejścia dla pieszych, bezpieczne, jak mało gdzie w mieście. Potężna szkoła. Możliwość uzyskania szkoły, funkcjonowania szkoły muzycznej jako szkoły ogólnokształcącej, w pełnym cyklu kształcenia, gdzie dzieci nie muszą się przemieszczać z innych szkół na zajęcia szkoły muzycznej. To nie jest, proszę Państwa, tak, że uczniowie szkoły muzycznej swoją edukację mają wyłącznie na osiedlu Stajem. Jeżeli tak Państwo myślą, to się mylicie. Do tej szkoły dzieci dojeżdżają z całego miasta. Wiele z osiedla Stałego, ale nie tylko. Więc dalibyśmy szansę rodzicom, dla których również edukacja dzieci w szkole to jest pewne wyrzeczenie w życiu, bo muszą zdążyć te dzieci ze szkoły jednej zabrać, przewieźć do drugiej, odebrać. Jeżeli ktokolwiek z Państwa widział kiedyś, co się dzieje pod szkołą muzyczną w związku z dowozem tych dzieci i odbiorem, to pewnie wie, o czym mówię. Pani radna świadkiem, bo pracuje tam obok. Nie ma tam miejsca, nie ma miejsc parkingowych, nie ma ich jak zorganizować, nie ma po prostu takiej przestrzeni na to. Więc myślenie o tym, że pozostawienie tego w tamtym miejscu daje szansę na racjonalne gospodarowanie nam i ludziom, jest złudne. Nie daje, proszę Państwa. Propozycja, żeby można było zorganizować szkołę muzyczną pierwszego stopnia, w przyszłości może drugiego stopnia, gdyby ona zaczęła funkcjonować dobrze, a jest na to szansa. Plus dodatkowe miejsca parkingowe, stołówka na miejscu. To jest rozszerzenie możliwości drugiej szkoły, która takie potrzeby ma, proszę Państwa. Opuści tą szkołę gimnazjum
jeżeli będzie miała po dwie kasy w roczniku, jeżeli będą trzy kasy w liceum, proszę Państwa, to policzcie Państwo na 50 parę sal lekcyjnych, ile będzie zajętych. Myślmy racjonalnie. Nasze nakłady pierwotne na to, żeby tą szkołę wykorzystać, zasadzają się w tym, żeby przebudować istniejące sale szkolne na mniejsze pomieszczenia, dobudowę miejsc parkingowych w obrębie szkoły, pogodzenie wielu różnych interesów. Rozważaliśmy lokalizację szkoły muzycznej również w wielu innych miejscach. I kiepsko jest, proszę Państwa, z usytuowaniem szkoły muzycznej w innym miejscu. Potencjalnie przyzwoita była siódemka, można było wydzielić odrębne skrzydło, no ale tam też był opór. Jestem przekonany, że po jakimś czasie wielu z tych, którzy dzisiaj oponowali, czy oni to robili świadomie, czy nie, mniejsza o to. Ich wypowiedzi nie są prawdziwe, panie radny. A pan nie pokusił się o to, żeby sprawdzić. Będą żałować, tak samo jak żałowali już po tygodniu czy po dwóch rodzice i pracownicy szkoły numer 7 w tamtym roku. Przecież tak było. I będzie dokładnie tak samo, jak było z siódemką w tamtym roku. Straciła pewne szanse i być może się nigdy nie zyska. Chociaż to przecież też fajna szkoła. Będzie tak jak z estakadą w Byczynie. Straciliśmy jakieś szanse i takich już nie będziemy mieć. Będziemy mieć inne, gorsze. Już mielibyśmy dawno problem z głowy. Ale powiedziałem, nie chcę tego forsować na siłę. Wolę ludzi do tego przekonać, niż forsować na siłę. I teraz, proszę Państwa, punktem zwrotnym jest podjęcie uchwały o takim zamiarze. To jest ten moment, kiedy się podejmuje negocjacje, konsultacje. Co my mieliśmy, proszę Państwa, przebudować ZSO, a później pytać ludzi, chcą tam przejść? Wydać pieniądze, zrobić plany, przebudować, zrobić parking i później pytać, czy ludzie tego chcą? Jest tak, proszę Państwa, że ludzie zmian nie lubią, jak ich dotyczą, bo się ich boją, bo widzą w tym jakąś niepewność. Ale był właśnie na to wtedy ten czas, żeby o tym rozmawiać. Mieliśmy na to ładny czas. Ale skoro widzę, że jest chęć przyłączenia się do tych, którym się to nie podoba, to powiedziałem, dobrze, to ustępuję. Nic na siłę. Proszę Państwa, trudno mi sobie wyobrazić to, żebyśmy mieli pokusić się, jeszcze raz to powtórzę, na budowanie nowej szkoły za dziesiątki milionów złotych. Jeżeli ona miała być perspektywy i za chwilę się nie miała znaleźć w takiej samej sytuacji, jak dzisiaj szkoła muzyczna, bo przecież to ze środowiska szkoły muzycznej wynika, że jest potrzeba kształcenia na drugim poziomie, na wyższym poziomie, to trzeba byłoby od razu budować średnią. Czy jest dzisiaj zgoda na średnią szkołę muzyczną od instytucji zewnętrznych? Odpowiadam Państwu, nie ma. Pytaliśmy o to. Więc znowu skazywać się na substandardowe warunki byłoby bezsensem. A kto wie, jak się potoczą losy liceów w mieście? Może kiedyś będzie tak, może tak się zdarzyć, że z ulgą przyjmiemy to, że na przykład w takim dużym zespole jest szkoła muzyczna i być może będzie tytuł do tego utrzymania kolejnego liceum przy życiu dzięki średniej szkole muzycznej. Myślcie Państwo perspektywicznie. To jest duży obiekt. A teraz proszę Państwa, żeby się nie przekonywać do czegoś i racja przeciwko racji, to proszę o głos Pana Dyrektora Szkoły Muzycznej, Panią Dyrektor ZSO, Pani naczelnik się wypowiadała i pana kierownika Romana Jońce, czy my cokolwiek ukrywaliśmy, czy coś było w konspiracji, czy coś było tajne, czy chcieliśmy kogoś oszukać, ograć, pominąć? Bardzo proszę Państwa o głosy. Jak było od początku do końca? Bardzo proszę, pan dyrektor. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja może rozpocznę od, w moim odczuciu, bardzo ważnego wątku. Mianowicie, skąd się pojawił ten niepokój? Z nagła, niespodziewanie również dla mnie. Myślę, że po części
z niewłaściwego odczytania zapisów w projekcie uchwały. O tym już tutaj Państwo słyszeliście może kilkakrotnie. Projekt uchwały o zamiarze, przeniesienia czy przeniesienia siedziby, przekształcenia placówki. To wszystko pojawiło się w styczniu. Natomiast w roku ubiegłym po szkole podstawowej numer 7 był pewien czas spokoju, nie podejmowania żadnych działań. Konsolidacja pewnych działań nastąpiła właściwie dopiero po 1 września. Pewnych działań zmierzających znowuż w kierunku poprawy warunków lokalowych Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Proszę Państwa, ja rozmawiałem wielokrotnie z panem prezydentem Kaczmarkiem, może najczęściej, ale również z panem prezydentem Silbertem o moich dobrych chęciach, o chęci kontynuacji z mojej strony wszystkiego, co jest tylko możliwe, aby Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia zrobić dobrze. Pomysł z udostępnieniem segmentu F w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Podwężu, tak na dobrą sprawę w takiej intensywnej postaci, podkreślam, w intensywnej postaci pojawił się dopiero z końcem roku kalendarzowego. Brałem udział w Komisji Kultury bezpośrednio, które miało miejsce przed świętami Bożego Narodzenia. Ja tam wyraziłem swoją aprobatę, nie ukrywam nawet, jakąś swoją małą radość z tego powodu, że otwiera się duża furtka. Otwiera się duża furtka, proszę Państwa, ale nie oznacza to, że jest określona data, jakaś bardzo bliska, z którą będziemy tę szkołę przenosili. Otwiera się furtka do dyskusji. Powiem teraz tak. Jak chodzi o skomunikowanie po prostu wewnątrz szkoły muzycznej. To nie jest tak, że ja głęboko gdzieś kryłem pewne fakty kluczowe, które mają z tym związek. Informowałem przy różnych okazjach, zazwyczaj kierowników sekcji, że biorę udział w spotkaniu na przykład Rady Kultury, że byłem u pana wiceprezydenta Tadeusza Kaczmarka, że rozmawiałem z panem prezydentem Pawłem Silbertem. Sprawa jest w toku. Natomiast nie miałem żadnych upoważnień do tego, żeby organizować zebrania z kadrą pedagogiczną, z całą kadrą pedagogiczną, z całą Radą Rodziców, bo to jest praktycznie niemożliwe. Moi uczniowie są rozproszeni, jak chodzi o zajęcia w całym tygodniu. Nie miałem takiej możliwości. Nawet byłbym w sprzeczności z prawem oświatowym, bo z chwilą wejścia projektu uchwały tutaj na forum Rady Miejskiej, tak na dobrą sprawę, zgodnie z prawem została otworzona mi furtka do tego, żeby rozmawiać z różnymi podmiotami. Tak też uczyniłem natychmiast. Pierwsze zebranie w piątek, w tygodniu poprzedzającym to zebranie właśnie wtorkowe, o którym pan prezydent wspominał, w ZSO i popołudniowe z Radą Rodziców i nauczycielami w obecności przedstawicieli Rady Miejskiej. Proszę Państwa, powiem jeszcze raz, otworzyła się furtka i być może zadziałał jakiś czynnik po prostu wywołujący niepokój, nie wiem z czyjej strony. Nie chciałem prowadzić jakiś rozmów zakulisowych z nauczycielami, kto wywołał ten niepokój, bo uważają to po prostu za bezsensowne. Uważając w dalszym ciągu, że był to tylko i wyłącznie projekt w dalszym ciągu z zamiarem. Ta wizyta w ZSO, osoby były naprawdę wybrane bardzo starannie przeze mnie. Bardzo starannie. Cała kadra kierownicza, pan wicedyrektor, nauczyciele, którzy uczą rytmiki, po to, żeby ewentualnie obejrzeli sale przeznaczone dla nich. I oczywiście pani dyrektor ZSO, Marta Figura. I może kilka słów odnośnie pani dyrektor. Był to dla mnie motyw decydujący do tego, aby podejść naprawdę
z dużym ukłonem do tej propozycji. Pani dyrektor od samego początku, od pierwszej rozmowy, jaka się pojawiła, otworzyła po prostu, ja powiem może tak troszeczkę używając wielkiego patosu, a patos muzyce jest czasem potrzebny. Otworzyła całe swoje serce po prostu odnośnie chęci współpracy i przychylności w tej sprawie. Oglądaliśmy wszystkie pomieszczenia, które na dany moment były po prostu potrzebne do rozpatrzenia. Ja miałem cały czas w głowie plan, ilość pomieszczeń i ewentualnie, podkreślam, i ewentualnie w najbliższej perspektywie adopcję, jeśli nie od razu, to być może kolejnych pomieszczeń w roku przyszłym. Proszę Państwa, byłbym chyba na miejscu kamikazy, gdybym chciał ewentualnie proponować coś, ewentualnie aprobować coś, co jest niemożliwe. Naprawdę. Jestem chyba najbardziej kompetentną osobą, bo mam naprawdę najdłuższy staż w tej szkole. Pracuję już praktycznie 40 lat. Zresztą nie tylko w szkole pierwszego stopnia, ale na początku mojej drogi zawodowej pracowałem w Katowicach w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. I nie kryję nadziei. Nie kryję nadziei, bo szkoła muzyczna drugiego stopnia być może się pojawi. To nie będzie łatwe. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego niechętnie wydaje w tej chwili zgody, ponieważ też to z demografii wynika. Jest takie nasycenie szkół drugiego stopnia na Śląsku, że one też bronią swojego podwórka. One wolą przygarnąć 20 absolwentów z każdego rocznika z PSN w Jaworznie, niż przymykać uszy, prawda, i wyrażając zgodę na otworzenie kolejnej placówki drugiego stopnia w Jaworznie. To jest praktycznie bardzo trudne, ale funkcjonowanie ogólnokształcącej szkoły muzycznej jak najbardziej. Jak najbardziej. I teraz gdzie ona może funkcjonować? Oczywiście sens istnienia placówki pod nazwą OSM, czyli ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego stopnia, integrująca zajęcia muzyczne i ogólnokształcące, może mieć rację bytu tylko tam, gdzie są dzieci. Oczywiście, Państwo możecie powiedzieć tak, że do OSM mogą być przywożone dzieci z różnych obwodów. Pewnie, że tak, ale trzon muszą stanowić dzieci szkół podstawowych, które są najbliżej. Mało tego, wzmacniając system rekrutacyjny, nie da się tego zrobić w oddaleniu w innej dzielnicy, albo to będzie bardzo trudne. To nie jest tak, że w tej chwili jest taka sytuacja, że ja mam w szkole muzycznej na przykład tak kiedyś 5, 6, 7 kandydatów w systemie konkursowym na jedno miejsce. Te czasy też już minęły, więc też się muszę liczyć z pewnymi jakimiś takimi ułatwieniami polegającymi na istnieniu na przykład przedszkoli w bliskości. Ta akcja rekrutacyjna umuzykalniająca będzie na pewno ułatwiona. Proszę Państwa, nie twierdzę, że w chwili obecnej wszystko jest idealne. Nie twierdzę. Na pewno, gdyby była możliwość stworzenia od razu auli koncertowej na 250 miejsc. Aha, studni, tak? Tak, przepraszam. Ja bardzo Państwa przepraszam, ale właściwie chyba po raz drugi tutaj z tego miejsca do Państwa przemawiam. Raz była sesja nadzwyczajna. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Tak będzie dobrze? O właśnie. Co to znaczy akustyka? Tak. I teraz tak, ten wątek z aulą. Oczywiście, bez cienia wątpliwości, sercem szkoły muzycznej jest aula. Tu się odbywają najważniejsze wydarzenia artystyczne, czyli koncerty śródroczne, koncerty podsumowujące roczną pracę wszystkich sekcji, no i popisy, których jest po prostu w szkole w przeciągu roku szkolnego kilkadziesiąt. Aula być musi, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Sala, którą w tej chwili, która byłaby do zaaprobowania, do wykorzystania właśnie jako aula szkolna, nie mieści co prawda 250 słuchaczy, ale przy pewnych znowuż przeróbkach, przy pewnej adaptacji polegającej na wyburzeniu takich obwodowych, nazwijmy to pseudopraktykabli, to są takie podniesienia dla celów takich, że dzieci tam mogły sobie usiąść i obserwować, to tego być nie musi. Tam po prostu kosztem tej modernizacji można dostawić dodatkową ilość krzesełek. Myślę, że wystarczającą.
Brałem udział w kilku wydarzeniach organizowanych przez panią dyrektor Martę Figurę w ZSO, więc z całą odpowiedzialnością twierdzę, że na moje uszy muzyczne to były występy akustyczne. Przy zaciągniętych kotarach, tych, które tam w tej chwili są, ta akustyka była co najmniej dobra. Być może w tej chwili działa troszeczkę ponuro ten czarny kolor zasłon. Myśmy jeszcze z panią dyrektor nie zrobili czegoś takiego, co pozwoliłoby na odsłonięcie, rozjaśnienie tej auli, bo nauczyciele, którzy uczestniczyli w wizji lokalnej z panem wiceprezydentem Kaczmarkiem i z panią naczelnik, doznali może takiego przygnębiającego wrażenia, bo to wszystko było zaciągnięte. My swoją aulę mamy zawsze odsłoniętą, ona jest jasna. Ewentualnie mamy takie żaluzje, przy jakimś większym nasłonecznieniu zaciągamy, ale akustyka była dobra. Mam obiecane od pani dyrektor Figury pozyskanie jednej, i to w trybie natychmiastowej, jednej z sal, nie, przepraszam, że powiedziałem, zagospodarowanie holu na parterze, tak, zamknięcie i uczynienie z tego pomieszczenia sali kameralnej, więc drugi problem po prostu byłby załatwiony. Duża sala kameralna, która służyłaby sekcji smyczkowej i odciążając tym samym aulę szkolną, byłaby po prostu jak najbardziej do przyjęcia. Proszę Państwa, powiem teraz tak. Jest dla mnie niezwykle istotne to, że właściwie tutaj nie ma ani jednej osoby w sali obrad, która nie byłaby po prostu, albo byłaby przeciwna tej idei poprawy warunków. Chyba takiej osoby tutaj nie ma. W związku z tym, proszę Państwa, ja mam taką propozycję. Spróbujmy wykazać daleko idącą cierpliwość. Pan prezydent wysłuchał wszystkich głosów i rady rodziców, i nauczycieli. Podjął decyzję, został zdjęty ten punkt z porządku obrad. Ale dajmy sobie czas w dalszym ciągu na to, żeby się sprawie przyglądać. Ja proponuję, żeby spośród mojego grona pedagogicznego i nawet rady rodziców wyłonić taki zespół roboczy, który będzie brał w jakichś ustalonych terminach, w rozmowach na temat dalszej przyszłości i ewentualnie będziemy się przyglądali rozwojowi wypadków. Proszę Państwa, niepokój się także wywołał związany z tym, że w szkole oczywiście jest bardzo duża liczba dzieci, ale ja powiem tak, że większość zajęć muzycznych w szkole muzycznej pierwszego stopnia i indywidualnych, i zbiorowych ma miejsce po godzinie 15. Po godzinie 15. W związku z tym po godzinie 15 ani klas, przypuszczam, klas podstawowych już nie ma w ogóle, klasy licealne to są już te zajęcia końcowe, jest na pewno szansa na to, żeby tak zsynchronizować plan zajęć w szkołach oświatowych, znaczy w szkole oświatowej i w mojej muzycznej, żeby panował tak zwany święty spokój po południu. To jest wszystko do zrobienia. Proszę Państwa, myślę, że w jakiejś perspektywie te sale, które w tej chwili są wykorzystywane przez uczniów szkoły oświatowej i mają taki wystrój dydaktyczny, który odpowiada na przykład prowadzonym zajęciom językowym, a przy prowadzeniu zajęć na przykład z kształcenia słuchu nie powinno tego być, to też jest do jakiegoś ustalenia. To też jest do ustalenia. To są już po prostu takie detale, które można na tych spotkaniach roboczych dopracować. Na pewno nie zgodzę się, powtarzam to, nie zgodzę się na to, żeby teraz i w przyszłości warunki po prostu lokalowe i komfort i bezpieczeństwo, może na końcu powiedziałem bezpieczeństwo, może przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci, powinno być zakwestionowane. To Państwu naprawdę obiecuję. Natomiast jak chodzi o pedagogów, którzy są naprawdę w tym momencie zaniepokojeni, może nawet niektórzy z nich przeciwni takiej idei, czy rodzicom. Aha, jak chodzi o rodziców, jeszcze powiem tak, to jest też ważne. Proszę Państwa, część rodziców dowiedziała się o zamiarze przekształcenia, przeniesienia szkoły muzycznej właśnie na Podłęże i przyszła do mnie. To właśnie się wszystko działo w tym czasie. Panie dyrektorze, czy będzie drugi stopień?
z nadzieją. Z taką nadzieją. Ja mówię, proszę pani, proszę pana, niestety nie mogę tego obiecać, ale może w przyszłości. Więc, bo ta szansa nie jest wykluczona, otwarcia drugiego stopnia. Ona jest na razie trudna. Ona jest na razie trudna, ale nie jest wykluczona. Przy odpowiednich staraniach władzy, Rady Miasta, wszystkich podmiotów, Rady Rodziców i tak dalej, będzie można te działania po prostu, no, że tak powiem, wzmocnić. A na pewno Jaworzno będzie miało taką szansę jako pierwsze w porównaniu z innymi miastami, które po prostu są w tych rankingach na dużo, dużo niższych pozycjach. Na pewno ojej, jak dużo powiedziałem. Bardzo przepraszam, ale trochę emocji się pojawiło. Chciałbym państwa bardzo prosić o to, żeby w tym czasie teraz posesyjnym dać mi trochę czasu. Trochę czasu na to, abym jeszcze raz spokojnie rozmawiał z gronem pedagogicznym, że nie od razu Kraków zbudowano, ale że też nie od razu będziemy się przeprowadzać. Żebyśmy jeszcze raz, oczywiście w porozumieniu z panią dyrektor Martą Figurą, na bieżąco przyglądali się rozwojowi sytuacji, bo miejsce jest, powtarzam, naprawdę bardzo dobre. Miejsce jest bardzo dobre, a dopracowanie szczegółów jest konieczne, ale myślę, że możliwe. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Figura, bardzo proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci. No to mój debiut tutaj chyba przed takim... Wyżej? O. Słychać, słychać. Będzie? Oczywiście. To może ja zacznę jeszcze raz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci. Dzisiaj w tym miejscu to mój debiut. Chciałabym kilka zdań powiedzieć na temat sytuacji, która, sytuacji planów, zamiarów, która jest przedmiotem rozmów. Jeżeli chodzi o początki, to mogę tutaj powiedzieć, że początki, pierwsze rozmowy, pierwsze próby, pytania, czy byłaby taka sytuacja możliwa, aby szkoła muzyczna znalazła swoją siedzibę na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Pierwsze takie próby były czynione już w lutym i w marcu ubiegłego roku. A tak naprawdę do rozmów bardzo intensywnych doszło w wrzesień 2017, kiedy to po prostu zostałam zapytana przez pana prezydenta, czy ewentualnie widziałabym zasadność podzielenia się majątkiem, podzielenia się salami i przyjęciem szkoły muzycznej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących. I powiem tak, ten pomysł bardzo mi się spodobał i nie ukrywałam radości z tej propozycji. Wręcz poczułam wyróżnienie dla naszej szkoły, a tutaj po tych wszystkich słowach, które padły, że szkoła muzyczna, osiągnięcia i tak dalej, to mogę tylko powiedzieć, że Zespół Szkół Ogólnokształcących to nie jest też szkoła, która gdzieś jest na końcu w rankingach ogólnomiejskich. Raczej przeciwnie. Jest to też szkoła, która może się pochwalić wieloma osiągnięciami i szkoła z bardzo dużym dorobkiem, chociaż jest stosunkowo młoda. Rozmowy trwały. Był to wrzesień, październik, listopad i chciałabym teraz odnieść się do tego listu pracowników opublikowanym na stronie www.jaw.pl kilka dni temu. I chciałabym skorygować zamieszczone tam informacje, ponieważ te informacje zostały tam przedstawione w sposób niekompletny i mogły spowodować dezinformację. Ja nawet nosiłam się z zamiarem dementowania tejże informacji. Napisałam nawet jakieś tam, powiedzmy, pisemko, ale ze względu na bliskość dzisiejszej sesji i czasowo byłby problem pewno z opublikowaniem, to postanowiłam, że podzielę się dzisiaj na tym spotkaniu tymi informacjami. Owszem, ta ilość sal, która była tam wymieniona, bodajże 24, którą pan radny Lenord przytoczył w wypowiedzi nauczycieli, to była cyfra oscylująca w obszarze jednego segmentu, segmentu F3. Natomiast cała gama sal przeznaczonych do wyłącznego użytkowania i do wspólnego użytkowania przez Szkołę Muzyczną i ZDZO jest zupełnie inna.
jest zdecydowanie większa. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że zasoby zaproponowane metrażowo i pomieszczeniowo dla szkoły muzycznej to jest blisko dwa razy tyle tego, co teraz ta szkoła muzyczna, czym szkoła muzyczna dysponuje. Już nie wspomnę o jakości sal, o wyposażeniu, o całej bazie dodatkowej typu świetlica, stołówka, o różnego typu infrastrukturze, która może pomóc tym dzieciom i spowoduje, że czas pomiędzy zajęciami będą mogły spędzać aktywnie. Czyli to nie jest tak, że zasoby i baza, która była zaproponowana, była jakaś mniejsza, nieodpowiednia i tak dalej, ponieważ pan dyrektor szkoły muzycznej nigdy by nie wyraził zgody na tego typu działania, byłoby to bezzasadne. Cały rozkład pomieszczeń i również pomieszczeń takich administracyjnych, jak gabinet dyrektora szkoły muzycznej, sekretariat, łącznik, który by oddzielał te pomieszczenia, wspomniana już aula, aula, która w mojej ocenie jest dużo lepszą aulą od tego, którą szkoła muzyczna aktualnie dysponuje. Choćby dlatego, że ma dwa wejścia i ma kulisy, gdzie może młodzież się przygotowywać do występów i może bezpośrednio przed koncertem wychodzić na scenę. Nie były zapomniane także magazyny sprzętu muzycznego, magazyny materiałów biurowych, magazyny krzeseł. Obecna pani kierownik administracyjna w ZSO jasno mi powiedziała, że to są parametry metrażowo dużo większe niż to, czym do tej pory dysponowała. Jeżeli chodzi o szatnie dla uczniów, również były przewidziane. Wspomniana już przez pana dyrektora sala kameralna, która miałaby powstać na parterze segmentu D2. Jeżeli chodzi o wyciszone docelowo małe sale do pracy, to 27 na chwilę obecną, w momencie, gdy kolejne roczniki gimnazjum nr 4 opuszczają szkołę, na pewno będzie jawić się możliwość dostosowania nowych kolejnych sal, ponieważ 8 klas gimnazjum nr 4 kończy naukę w tym roku szkolnym, w roku przyszłym kolejne 7, więc to jest bardzo duża ilość klas, które będą stopniowo uwalniane. Jeżeli chodzi o bibliotekę szkolną, również zostało takie pomieszczenie zaproponowane. Łącznie z deklaracją pana prezydenta z remontem toalet w segmencie F3, z salami do rytmiki, z salami do zajęć ogólnomuzycznych. Zadeklarowałam także dostęp bezproblemowy, w miarę potrzeb oczywiście, do sali konferencyjnej, do pokoju nauczycielskiego i praktycznie tutaj z panem dyrektorem przeprowadziliśmy bardzo wiele rozmów na temat potrzeb, na temat tych warunków współpracy i nie było punktu spornego, w którym byśmy nie uzyskali porozumienia w tej kwestii. Jeżeli chodzi o ZSO, to mogę powiedzieć, że Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących przychylnie patrzy na tą propozycję. Związki zawodowe funkcjonujące na terenie ZSO również. Jeżeli chodzi o Radę Rodziców, pełne poparcie i przekonanie, że do celowości tych działań. No, o moich przekonaniach mówić, powtarzać nie będę. Chciałabym teraz podziękować właśnie moim pracownikom za to zrozumienie i za to, że też mieli wątpliwości i to bardzo duże, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale ja mam tych pracowników około 140. To nie jest garstka, to jest armia ludzi, z którą trzeba rozmawiać, którą trzeba przekonywać, której trzeba wyjaśniać i która także się niepokoi, bo zadano mi pytanie, czy to będzie jakaś likwidacja SP2, czy może liceum i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że jedni nauczyciele wyrażają swoją opinię, drudzy też się martwią, tylko martwią się w sposób bardziej może dorosły, bardziej przemyślany. Jeżeli chodzi o możliwości współpracy dalszej, no jest takie powiedzenie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale ja tutaj tego nie potwierdzę. Ja deklaruję otwartość i jeżeli będzie taka wola Rady Miasta, wola ogółu, będziemy witać szkołę muzyczną i podzielimy się tym, co mamy i wierzę mocno, że to będzie szansa dla rozwoju tej placówki, jak i szansa dla ZSO. Dziękuję. Dziękuję. Pani Ońca, bardzo proszę.
Dzień dobry, szanowni państwo. Ja mam dzisiaj niezwykłą przyjemność po raz pierwszy przed państwem wystąpić. I to dla mnie jest ogromny stres, także proszę wybaczyć drżenie głosu i zbyt bliskie mówienie do mikrofonu. Mam nadzieję, że będzie ok. Na wstępie chciałem powiedzieć, że mam niezwykłą przyjemność od w sumie krótkiego czasu pracy w samorządzie. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że jestem wykształconym muzykiem po Akademii Muzycznej w klasie fortepianu i gitary basowej. W sumie tak naprawdę dwa instrumenty kończyłem. Ale także jestem i mam uprawnienia do tego, żeby być akustykiem, realizatorem dźwięków i od wielu lat prowadzę szkolenia z tej dziedziny. Miałem niezwykłą przyjemność także współpracować podczas projektowania i wykonania sali koncertowej w miejskim Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie. Wiem, jak to jest ważne, wiem, jakie to są aspekty, wiem, jak też jest trudno zapanować nad dźwiękiem i nad tym, jak on się rozchodzi. I nie chciałbym teraz przed państwem mówić o tych aspektach, które już pani dyrektor i pan dyrektor powiedział, bo to wszystko zostało powiedziane. Najważniejsze jest to, że wszyscy, prezydent, miasto, samorząd, państwo radni także, wszyscy chcą poprawy jakości szkoły muzycznej. I to jest dla nas jeden najważniejszy cel. I my chcielibyśmy jak gdyby ten cel osiągnąć w jakiejś najdalekiej przyszłości. Sądzę, że pomysł budowania budynku, nowego budynku dla szkoły muzycznej, no jest wspaniałym pomysłem, ale nierealnym tak naprawdę. Bo nie chodzi tutaj tylko o pieniądze, ale chodzi też o potrzebę. Szczerze mówiąc, dzisiaj przy tym, jeśli mamy w szkole muzycznej 260 uczniów, a raczej tendencja jest spadkowa, co zauważamy od wielu lat, niezależnie czy to jest szkoła muzyczna pierwszego czy drugiego stopnia, po prostu młodzieży uczącej się w szkołach jest coraz mniej, a to wynika nie tylko z tego, że dzieciom się nie chce, bo to nie o to chodzi i mają dzisiaj komputery, ale też z tego, że dzisiaj bardzo dużo dzieci się uczy po prostu przez YouTube, przez internet i biorą zupełnie inne, niekonwencjonalne metody jako podstawy swojej edukacji. Natomiast ja jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby taka szkoła muzyczna, jaką mamy w Jaworznie, się rozwijała i była absolutnie perełką tego miejsca. Ja od wielu lat też współpracuję z panem dyrektorem i go wspieram w tych działaniach. To, co chcę powiedzieć, to tylko wątpliwości, które pojawiły się na spotkaniu w szkole na wizji lokalnej, kiedy byliśmy. Wiele pań chodziły po korytarzach czy po salach, klaskając i trzymając się za głowę, jak ta akustyka jest tragiczna, jak nieprzygotowana i w ogóle jak tutaj można spokojnie spędzać czas. No nie można, dzisiaj nie można. Ale to właśnie po to się spotykamy, po to jest projekt uchwały, żebyśmy mogli przygotować projekt zmian, żeby opracować dobry projekt, wyłonić wykonawcę, który tak naprawdę te wszystkie zmiany zrobi. Dzisiaj są tam na ścianach piękne rysunki dzieci, które rozpraszają uwagę być może potencjalnych słuchaczy podczas kształcenia słuchu. Sądzę, że można te rysunki ściągnąć. Nie wymaga to zbyt dużej inwestycji, prawda? Druga rzecz jest taka, powiem szczerze, sam słyszę na tyle dobrze, że wiem, w jakim dźwięku właśnie nasza klimatyzacja tutaj pracuje. I drodzy państwo, proszę mi wierzyć, że jestem tak samo emocjonalnie skonstruowany jak każdy z państwa i nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Jedyne, w czym mi to przeszkadza, to w tym, że jak słyszę nieczystości, no to nie mogę tego słuchać po prostu. Natomiast jedno, czego nie mogę potwierdzić, to, że osoby takie wrażliwe jak ja, czy też inne, które są związane z muzyką, to jest dla nich cały świat. Dla mnie tak samo jest ważny sport, dla mnie tak samo są ważne przyjaźnie i relacje pomiędzy ludźmi i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby dzieciaki odseparowywać jedne od drugich. Przecież tak naprawdę te dzieci, które biegają i latają za piłką, mogą się wiele nauczyć od tych, które grają na instrumentach. I jeśli my ich nie będziemy gdzieś tam wspierać w tym, żeby pokazywali też, co inni robią, no to skąd one mają wiedzieć? Skąd one mają wiedzieć, że ten gra tak w piłkę, a ten gra tak na instrumencie? Myślę sobie, że takie sytuacje, że dzisiaj to jest rozdzielone, doprowadzają do tego, że dzisiaj, kiedy ja również bywam na koncertach szkoły muzycznej, ani państwa, ani ludzi tam nie ma zbyt wielu.
nie ma też rodziców, znaczy są tylko rodzice tak naprawdę. Państwo, przepraszam bardzo, ale ja w 90% jestem na wszystkich imprezach w mieście, kulturalnych, koncertach i sportach, imprezach sportowych, po pierwsze dlatego, że lubię, po drugie dlatego, że taką funkcję pełnię. I Państwa zapraszam na te koncerty, bo to jest mi najbliższe, ale na imprezy, bo to naprawdę warto chodzić. Jak my nie zaczniemy też edukacji kulturalnej i takiej muzycznej też poprzez to, że zapraszamy mieszkańców na te koncerty i dzieciaki nie będą wiedziały, że mają sens ćwiczyć, że mają sens grać i rozwijać się, to choćbyśmy wybudowali największy budynek, nic z tego nie będzie. I proszę mi wierzyć, nie o to chodzi, żebyśmy stawiali budynki i hale, bo to też jeszcze trzeba opłacić, uruchomić gdzieś tam jakieś dodatkowe etaty i tak dalej. To nas wszystko będzie kosztowało ogromne pieniądze. Myślę sobie, że taka propozycja, jak jest dzisiaj, że na ważnych imprezach, ważnych koncertach szkoła muzyczna może korzystać z każdej z sal w Jaworznie, a mamy ich kilka. W MDK-u mamy salę na 370 miejsc. Byłem w tej sali wielokrotnie, wspaniała i wiecie Państwo dobrze, że tam się dobrze, że tak powiem, odczuwa i wrażliwości ze słuchania koncertów są naprawdę dobre. I szkoła, jak sądzę, ma drzwi otwarte do tego, żeby korzystać z tej sali, mało tego. A tutaj dodatkowym jest to, że szkoła nie musi zatrudniać dodatkowych akustyków do obsłużenia swoich koncertów, co jest moim zdaniem bardzo istotne, ponieważ dzisiaj o specjalistów jest bardzo trudno i nagłośnienie takiego koncertu to nie jest błaha sprawa. Myślę sobie, że Państwo sobie zdajecie z tego sprawy. Chciałbym tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że mam takie marzenie, że być może kiedyś miasto będzie miało, nie wiem, 300 tysięcy mieszkańców i wybudujemy sobie piękny obiekt z filharmonią być może. A dlaczego nie? Warto marzyć, prawda? Ale na dzisiaj nie sądzę, żeby to było dobre rozwiązanie. Na dzisiaj musielibyśmy znaleźć rozwiązanie dla szkoły muzycznej. Pierwszym krokiem takim było to, żebyśmy przynieśli to do tej szkoły. Ja tam byłem na tej wizji lokalnej. Technologicznie adaptacja tych pomieszczeń jest możliwa. Zamontowanie nawet sceny w tej sali, która miałaby służyć jako audytorium, czy też jako mała sala koncertowa, jest możliwa. Dzisiaj są przenoszone sceny, to jest żaden problem, można zrobić szybkie, piękne oświetlenie, też będzie super. Jedno, czego żałuję, to to, że dzisiaj ten projekt upadł. Drodzy Państwo, ja przez ostatnie 2 tygodnie intensywnie przygotowywałem projekt do Ministerstwa Kultury i Edukacji Narodowej, nie, do Ministerstwa Kultury w sprawie pozyskania 2 mln zł na dofinansowanie i zakup sprzętu muzycznego oraz rozbudowę tej placówki. Dzisiaj wiem, że już tego projektu nie złożę i żałuję tego bardzo, bo w tym roku już się to nie powtórzy, a my na pewno tych pieniędzy nie uzyskamy, więc ogromna strata, a to tak naprawdę był dzisiaj tylko projekt uchwały i zamiar, tak, który miał spowodować to, że nagle będziemy rozmawiać ze specjalistami z różnej dziedziny, bo nie tylko z rodzicami, nie tylko z nauczycielami, nie tylko nawet i z dziećmi, które są najbardziej zainteresowane, ale tak naprawdę ze specjalistami, którzy by nam musieli pomóc w tym, żeby rozwiązać wszystkie problemy na każdym etapie, czy to parkingowym, czy to, nie wiem, bezpieczeństwa, czy wytłumienia w ogóle sali, tego wszystkiego. Myślę sobie, że jest szansa na to, żebyśmy kiedyś do tego doprowadzili, czy to w tej lokalizacji, czy innej. Musimy nad tym pracować, musimy to analizować jak najbardziej i tak samo jak ja, pan prezydent, czy moi współpracownicy, jesteśmy przygotowani do tego, żeby po prostu w tym temacie rozmawiać, tylko ja bym prosił o pewnego rodzaju zaufanie. W takim sensie, że to nie jest tak, drodzy Państwo, że prezydent musi być na każdym spotkaniu, w każdym miejscu, bo tutaj pani ładną dzisiaj rzecz powiedziała, że na tym polega zaufanie, że my jako współpracownicy prezydenta merytorycznie odpowiadamy za pewne rzeczy i możemy być na tych spotkaniach, odpowiadać, przekazać także jemu te informacje, wysnuwać wnioski, konkluzje, procedować nad tematami, a potem wspólnie razem z Państwem, z radnymi decydować albo przekładać do Państwa decyzji, ale już sprawdzone wnioski. Dzisiaj nam niestety trochę zamknięto drogę do tego, żebyśmy robili dobre analizy, ponieważ też ministerstwo, które miałoby zrobić, wysłać właściwie kuratora do tego, żeby zobaczyć pomieszczenia i obiekt, no za bardzo nie ma podstaw do tego, żeby to robić.
Więc stoimy dalej dalej w miejscu i tego akurat bardzo żałuję. Ja mam nadzieję tylko, że wszyscy Państwo, jak ważna jest dla Was szkoła muzyczna, jak tutaj siedzicie, po prostu kolejne jakieś propozycje mocno przemyślicie i będziecie jakoś też tak uspokajać mieszkańców miasta, żeby się nie bali, że będą złe zmiany, bo nikomu z nas nie zależy na złych zmianach. Widzicie to, drodzy Państwo, od wielu lat, jak miasto się rozwija w każdym kierunku i to chodzi o te dobre zmiany, a nie o te złe zmiany. Tego Państwu życzę. Dziękuję. Dziękuję Panu. Pani Radna Barbara Sikora-Dwocy. Wysłuchaliśmy tutaj tej drużyny, która jest za przeniesieniem szkoły muzycznej. Natomiast to spotkanie, przypomina Pan sobie, Panie Prezydencie, zupełnie inaczej wyglądała. Wy jako ta drużyna, która proponuje przenieść, wypadliście bardzo słabo. Tam była dyskusja na argumenty. Nauczyciele, pedagodzy, osoby, które się znają przede wszystkim na kształceniu muzycznym, używali takich argumentów, że jest to pewne zagrożenie dla talentów. Że szkoła tak specyficzna jak szkoła muzyczna powinna być samodzielną szkołą. I sam pan pamięta, że tych argumentów było całe mnóstwo i właściwie nawet nie wdawaliście się w dyskusję. Pan obiecał, że przedstawi ten problem prezydentowi, może uda się na razie zostawić tą uchwałę gdzieś tam na czas do lamusa. Dzisiaj mi właśnie brakło tej drugiej drużyny, która... Dziękuję Pani Radnej. Pani Radna Renata Gacek, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja odnosząc się do słów Pana kierownika Jońcy, również żałuję. Nie tylko tych utraconych ewentualnych milionów z Ministerstwa Kultury, ale przede wszystkim żałuję oddalonej w jakiś bliżej nieokreśloną przyszłość, czas na nowe rozdanie, na miejsce i nową jakość dla Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Grażyny Bacewicz. Proszę Państwa, ja sama jestem absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. I tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że tam nic się nie zmieniło od 81 roku, kiedy opuszczałam mury tej szkoły, no ale rzeczywiście są to poprawki li tylko kosmetyczne. Na dzień dzisiejszy mówiliśmy już dzisiaj, było to dzisiaj powiedziane, że szkoła mieści się w trzech naprawdę budynkach. Proszę Państwa, to są budynki poobozowe. W obecnej siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej była pralnia dla obozu. Szanowni Państwo, dzisiejszy projekt uchwały, który Pan Prezydent wobec tak wielkiego oporu ze strony rodziców, ze strony, jak się okazuje, niektórych nauczycieli, ale także przyłączających się do tego oporu Państwa radnych z opozycji, no, spowodował, że znów ten czas dla szkoły muzycznej gdzieś nam tutaj przeszedł, nowy czas przeszedł koło nosa. Proszę Państwa, ja uważam, podobnie jak Pan Prezydent, że z możliwych do tej pory lokalizacji, jakie były brane pod uwagę dla Państwowej Szkoły Muzycznej, obiekt ZSO jest naprawdę najlepszy. Nie będę już tutaj powtarzać, że budowanie nowego budynku no, jest naprawdę nierealne i chyba nie do końca potrzebne. A poza tym Państwo radni również wiecie, jak wygląda budżet przyszłoroczny, więc tutaj ferowanie takich wniosków no, jest absurdalne. Natomiast budynek ZSO znam również jak własną kieszeń, ponieważ pracowałam tam 11 lat w szkole podstawowej numer 2. Dziękuję Pani Radny. Proszę o zgłoszenie. Ad vocem. I dlaczego dobrze?
przestronne korytarze, jadalnia, świetlica. Nie przekonują mnie argumenty, że jest trudny dojazd. Proszę Państwa, to co się dzieje na parkingu między MDK-iem a obecną szkołą muzyczną, to naprawdę zapraszam po południu niektórych z Państwa radnych, jest bardzo niebezpiecznie. Tam jest 8 miejsc parkingowych. Rodzice, którzy przywożą dzieciaki do szkoły muzycznej, notorycznie łamią znak, który tam stoi, który mówi o tym, że tak naprawdę wjazd mają tylko pracownicy Państwowej Szkoły Muzycznej i Młodzieżowego Domu Kultury. Tam na dziko parkuje kilkadziesiąt aut, a między dwoma budynkami i po tym parkingu przechodzą, proszę Państwa, dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej z jednego budynku do drugiego. A miejsce w ZSO jest dużo lepsze. Tam są w jednym budynku. Proszę Państwa, dzisiejsza uchwała to jest rozpoczęcie dyskusji. Państwo radni oczekujecie z opozycji, że już wszystko miało być powiedziane. Nie. Dzisiejsza uchwała miała rozpocząć te dyskusje, które miały kiedyś tam skończyć się konsensusem i takim zaadoptowaniem budynku i segmentu dla ZSO, aby wszyscy byli zadowoleni. Państwo zarzucacie, że nie było dyskusji. Powtórzę, one się miały teraz właśnie rozpocząć, a dyskusje były, pani dyrektor Figura i pan dyrektor Wacław Dzierwa. Pan dyrektor artykułuje to już od wielu lat. Pani radna już od ponad roku powiedziała, że trwają rozmowy, więc proszę Państwa, to jest naprawdę bezpodstawny zarzut. Ja tylko mam nadzieję i ufam w to, co powiedział pan prezydent, że nie odkładamy tego w niebyt, że rozmowy na temat przeniesienia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia do dobrej lokalizacji dalej będą trwały. I ja mam nadzieję, że prace zarówno pana dyrektora Dzierwy, co tutaj obiecał, i rozmów, które będzie przeprowadzał z Radą Pedagogiczną i pani dyrektor Figury, no, zaowocują tym, że rzeczywiście Państwowa Szkoła Muzyczna znajdzie tam godne miejsce. I też popieram pana Jońce, który powiedział, że proszę Państwa, dlaczego ma być oddzielne wejście? Przecież tam chodzą wszystkie nasze dzieci. Ja nie rozumiem, dlaczego dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej, nie wiem co, mają się ukrywać, mają chodzić do tej samej szkoły, a sale będą przygotowane. Dziękuję pani radnej. Dziękuję. Pani radna Lichota, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jako przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska na posiedzeniu komisji, gdy przeszliśmy do punktu procedowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażania zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej, informowałam członków komisji, Państwa radnych, że jeśli uchwała zostanie przyjęta zgodnie z prawem oświatowym, projekt przekształcenia szkoły będzie konsultowany z rodzicami. Wówczas będzie też podstawa do wystąpienia do ministra kultury o opinię w tej sprawie. Głosowałam za, bo byłam o tym przekonana. Natomiast dziwi mnie tutaj, że pan radny Lenord idzie na spotkanie z rodzicami i nie zasięga informacji od osób, które są dobrze poinformowane. Czy dyrektorów szkół, czy pani naczelnik Wydziału Edukacji. Ja tutaj składam prośbę do pana prezydenta o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej i przejście jeszcze raz do procedowania tego punktu. Szkoda po prostu tych 2 milionów złotych, a ja opieram się przez całą moją kadencję Rady na opiniach ekspertów. Ja się na wszystkim nie znam. Skoro osoby, które na tym się znają, mówią, że będzie dobrze, to uważam, że będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Pan radny Krzysztof Lenord już nie może zabrać głosu. 4 razy pan zabierał, pani radny. Pani radna Jolanta Smilow-Żabińska. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja również chciałam zabrać głos jako
praktyk z wielu powodów. Po pierwsze, pracuję na Podłężu i znam problemy i rozmawiam na co dzień z wieloma osobami. Jestem lekarzem rodzinnym, pediatrą, więc i z dziećmi, i rodzicami, jak również innymi osobami. I mogę powiedzieć, że właśnie ta lokalizacja właśnie na Podłężu będzie czyniła z tej szkoły taką szkołę bardziej ogólną, bardziej miejską, dlatego że dostępność do tej szkoły będzie znacznie większa niż obecna lokalizacja na osiedlu Stabing, co można myśleć nawet o jakiejś takiej bardziej lokalnej tej szkoły. Powiem jeszcze, że jeszcze jako praktyk mogę powiedzieć, ponieważ też moja córka kiedyś uczęszczała do tej szkoły muzycznej i wiem, z jakimi problemami musieliśmy się borykać i wymieniać z mężem, czy uruchamiać najbliższą rodzinę, no bo wiadomo, że tam chodzą małe dzieci i one nie mogą bez opieki dotrzeć do tej szkoły. Jeśli chodzi o tą lokalizację, to właśnie chciałam podkreślić tą miejskość tej szkoły, która będzie jeszcze bardziej miejska, dlatego że obsługuje duże Podłęże, że Gigant, że Podwale, że Pechnik i z tych stron miasta te dzieci mogą dotrzeć pieszo. Po prostu wtedy łatwiej jest o to, żeby dojechała babcia, która poprowadzi, czy starce rodzeństwo. Natomiast na osiedle no to większość dzieci, oprócz dzieci mieszkających na osiedlu, no muszą uruchamiać komunikację taką samochodową. Nie zawsze samochód jest dostępny i z tego, co mówią tak powszechnie rodzice, no pani doktor pięknie śpiewa, bardzo jest wrażliwa, ale kto by ją tam dowoził? Tak mówią rodzice, więc uważam, że ta lokalizacja w centrum miasta, gdzie my musimy myśleć o wszystkich dzieciach w Jaworznie, żeby udostępnić. Zresztą tu pan dyrektor powiedział o tym, że spada liczba uczniów uczęszczających do szkoły, a jest to bardzo ważne, żeby jak najwięcej, żeby więcej, wiadomo, że powinny dzieci dalej się kształcić, czy misją tej szkoły jest, żeby wykształcić muzyków, ale z punktu medycznego no, dobrze jest wykształcać wrażliwość dzieci, nawet na tym etapie podstawowym. Ktoś obliczył, że każde dziecko powinno być edukowane w zakresie muzyki przynajmniej 2 lata, żeby wykształcić tą wrażliwość muzyczną, żeby nie być głuchym na muzykę, ale w ogóle, żeby wykształcić wrażliwość słuchową, która jest bardzo potrzebna w wielu innych dziedzinach jako dla ludzi dorosłych. Także no, im więcej dzieci będzie uczęszczało do tej szkoły, to będziemy no, mieć większą zasługę, żeby naszych mieszkańców wyedukować, żeby no, dostali takie wiano pod postacią dużej wrażliwości muzycznej. I jeszcze chciałam jeden aspekt również podnieść o jakość tej szkoły. Tu było bardzo dużo powiedziane i oczywiście nie mam żadnej takiej wiedzy podstawowej mówiącej, żeby mogła zabierać głos na temat wyposażenia, ale tak jak to jest, jak się otwiera nowy budynek. Dziękuję pani radnej. Jeszcze jeden głos może pani. Proszę się zgłosić. Moment. Teraz proszę. To będzie nowa szkoła, nowe sale, nowe wyposażenie, nowa akustyka. I przecież te sale, ta szkoła jest od dawna, prawda? I tam wiele by pozostało tych urządzeń. Ja również otwierałam przed 1,5 rokiem nową przychodnię i mimo, że to jest podstawowa opieka zdrowotna, to bardzo dużo urządzeń musiałam nowych otworzyć. Zupełnie inne urządzenia wewnątrz, klimatyzacja czy wentylacja i wszelkie inne urządzenia, które nawet do tej pory nie poznałam, bo one są po prostu obowiązujące i myślę, że ta szkoła również zyska, ponieważ w nowych salach, w nowym będzie nowe wyposażenie, bardziej aktualne i myślę, że potwierdzą to specjaliści, że zyskają właśnie dzieci, zyskają i ta edukacja będzie lepsza, będzie nawet takie proste wyposażenie, jak na przykład kupiłam sobie lampę z 3 takimi oświetleniami, teraz 80% nie muszę używać szpatułki, no, ponieważ świetnie oświetla to gardło, także myślę, że to wyposażenie w tych salach będzie lepsze, będzie nowoczesne i przez to, że ta szkoła będzie w nowym miejscu. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Pan prezydent Paweł Silbert, proszę. Państwo, największe wrażenie zrobiła na mnie wypowiedź pana Romana Jońca. I ogromnie żałuję, że nie miałem okazji z nim o tym porozmawiać przed podjęciem tej decyzji, bo bym jej nie podjął o wycofaniu uchwały z obrad Rady Miejskiej. Dlatego, proszę państwa, postanowiłem sobie teraz, że po pierwsze, porozmawiam z panem kierownikiem jeszcze dzisiaj. Poproszę go, żeby się zastanowił nad tym i przeanalizował, czy jest możliwość przedłużenia tego wniosku o dofinansowanie dla szkoły muzycznej. I zapowiadam wszystkim z państwa, że sam
bądź z udziałem pana Jońcy spotkam się z możliwie dużą grupą nauczycieli szkoły muzycznej, rodziców szkoły muzycznej, zespołu szkół ogólnokształcących i proszę o to, żeby ktokolwiek z państwa radnych się do tego nie mieszał i uzgodnię z rodzicami, czy jesteśmy w stanie ich przekonać, z nauczycielami, czy jesteśmy w stanie ich przekonać i o ile możliwe będzie przedłużenie tego wniosku i będzie akceptacja tych środowisk, to wrócę z projektem uchwały na lutową sesję. Jeżeli państwo radni uznają, że gra jest warta świeczki, to taką deklarację przyjmuję z chęcią i ulgą. Jeżeli będzie taka potrzeba, możemy zrobić nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Ważne, żebyśmy spróbowali przedłużyć tą promesę na złożenie wniosku. Trzeba by po prostu powiedzieć najnormalniej w świecie, jak było na sesji, że były wątpliwości. O jedno tylko proszę, żebyście się państwo radni do tego nie mieszali. Obiecuję tyle, że jeżeli przekonam, to wrócimy i zrobimy z tego cacko. I dziękuję państwu. Dziękuję panu prezydentowi. Pan radny Marcin Kozik. Dziękuję szanowni państwo, panie przewodniczący. Pytanie podstawowe po wypowiedzi prezydenta Silberta. Panie przewodniczący, czy leci z nami pilot? Prezydent Silbert oświadcza, czy mówi radnym, żeby do tej sprawy się nie mieszali, tak? No to jeżeli ta uchwała, która była dzisiaj przedstawiona, jest uchwałą dobrą, bo tak mówi prezydent Silbert, prezydent Kaczmarek, było to uzgodnione z dyrektorami szkół, to szanowni państwo, niech zagłosuje pan prezydent Silbert, pan prezydent Kaczmarek, dyrektorowie szkół i niech przyjmą tą uchwałę. Po co są radni Rady Miejskiej, szanowni państwo? Osoby, szanowni państwo, które w tych rozmowach zostały całkowicie pominięte. I teraz prezydent Silbert mówi, żeby radni się do tego nie mieszali. To po co my tu jesteśmy, panie prezydencie? My chcemy rzetelnej, merytorycznej dyskusji, bo dyskutować trzeba. A to, że dzisiaj ten punkt projektu został, czy uchwała została wycofana z porządku obrad, to świadczy o tym, że ktoś popełnił błąd. I ten błąd został popełniony na poziomie komunikacji. Bo jeżeli, panie prezydencie, radni otrzymują listy od rodziców, od nauczycieli, nie są w żaden sposób poinformowani, jak rzetelnie mają się przygotować do tego, aby ten projekt uchwały przyjmować. To sprawa dotycząca rozwoju i nauki naszych dzieci. Nie powinno się tego robić za naszymi plecami, bez konsultacji z nauczycielami. Sposób załatwiania tej sprawy, jego tempo budzi nasze podejrzenia, że nie o dobro dzieci tu chodzi, a to przecież one są głównym podmiotem, nie przedmiotem tej sprawy. Jesteśmy otwarci na propozycje, na uczciwą i merytoryczną rozmowę. Jednak wszyscy wiemy, że robienie czegokolwiek na prędce, bez rozważenia wszystkich aspektów sprawy, bez wysłuchania wszystkich zainteresowanych stron, do niczego dobrego nie doprowadzi. Ponieważ rozpoczął się rok wyborczy, pragniemy przypomnieć wszystkim państwu, że władza, która głosami mieszkańców, wyborców została państwu powierzona, to przede wszystkim odpowiedzialność za tychże mieszkańców. To odpowiedzialność za dzieci, które są naszą przyszłością. A powtarzając za Janem Zamoyskim, takie będą Rzeczypospolite, jakie ich dzieci chowane. Rodzice uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Jaworznie. Panie prezydencie, jeszcze raz proszę wziąć to pod rozwagę. Proszę wziąć to pod rozwagę. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Dawid Magalski, odwocem. Panu radnemu Marcinowi Kozikowi dziękujemy za piękny manifest. Rzekłbym lipcowy, jest styczeń. Natomiast proszę państwa na poważnie, bo żarty żartami, ale jak dobrze pan już usłyszał, państwo usłyszeli na tej sali, dzisiejsza uchwała miała być tylko początkiem do rozpoczęcia rozmów. Jeżeli zatem były różnego rodzaju listy rodziców, to po podjęciu ewentualnie takiej uchwały mielibyśmy wszyscy legitymację do tego, żeby na podstawie tej uchwały oficjalnie rozpocząć ścieżkę
rozmów. Ja uważam, że właśnie prowadzenie rozmów przed taką uchwałą z rodzicami to byłaby jakaś forma dziwnej konspiracji, bo w sumie w imię czego i na podstawie czego nagle prowadzone są jakieś spotkania i konsultacje. Dlatego jeżeli ktoś żałuje tego, że uchwała nie została podjęta, to proszę pamiętać, że pan radny Kozik też głosował za tym, żeby ona nie była podjęta. Dziękuję panu radnemu. Pan prezydent Paweł Silbert. Szanowni państwo, nawet cytaty trzeba umieć przytoczyć i przeczytać. Radny sobie przygotował półmienną wypowiedź i musiał ją odczytać tutaj nam wszystkim. Może ktoś mu przygotował, być może. Panie radny, jeżeli pan uważa, że coś zrobiliśmy źle, to może niech pan doniesie do prokuratury, w tym ma pan jakąś wprawę. Może tych mieszkańców Chopina niech pan też doniesie do prokuratury. Niech pan ma odwagę się na przykład z takimi zmierzyć. Powiem państwu, dlaczego chciałbym, żebyście państwo radni w tych rozmowach nie uczestniczyli. Właśnie po to, żeby nie było takich wystąpień jak to. Wiecie państwo dlaczego? Bo mnie nie chodzi o to, żeby wykorzystywać kwestie przyszłości szkoły muzycznej do celów wyborczych. To funta kułaków jest warte, panie radny. Żadnego dobra z tego nie ma. Przedstawiając państwu tą wstępną propozycję, byłem przekonany, że ona się spotka z uznaniem, ponieważ rozmowy o szkole muzycznej trwają przecież od długiego czasu. Jak powiedziałem, podejmę taką próbę i znajdę na to sposób, żeby pana na tym spotkaniu nie było. A państwa pozostałych proszę o to, bo pewnie tej sprawie jest potrzebna rzeczowa rozmowa, a nie emocje, nie polityka, tylko rzeczowe argumenty. I to zrobię. Jeżeli będzie akceptacja, to wrócę z propozycją uchwały. Czy pan będzie za nią chciał głosować, czy nie, to jest kwestia ważna, ale pewnie nie najważniejsza na świecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Marcin Kozik, ad vocem. Panie prezydencie, dobra rada, proszę się nie denerwować, to przede wszystkim. Natomiast chciałbym panu przypomnieć, że pan jest tylko władzą wykonawczą, tak? Władza uchwałodawcza to władza należąca do radnych Rady Miejskiej i tych radnych Rady Miejskiej, każdego z osobna, z koalicji czy z opozycji, należy szanować. Porówno szanować, panie prezydencie. A z pana przemówienia bije tylko buta i arogancja. Nic więcej. List, który przeczytałem, szanowni państwo, dostał każdy z radnych. Na swoją skrzynkę mailową jest to list wysłany przez rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaworznie. Pozwoliłem sobie go zacytować, panie prezydencie, bo w pewnym momencie ktoś popełnił błąd i pan tego błędu nie dostrzegał i wystraszył się dzisiaj właśnie opinii tych nauczycieli, tych uczniów i tych rodziców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co jest państwa jeszcze w tym temacie? Jeżeli nie zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada Miejska w Jaworznie przyjęła informację prezydenta miasta o działalności międzysesyjnej.